Posłuchaj fragmentów najciekawszych książek wydawnictwa Pruszyński Media. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Kasia Buliczka-Sprzak. Trochę wstyd, czyta Katarzyna Kukuła. Rozdział pierwszy, w którym występuje małe tąpnięcie, w sposób istotny zmieniające losy bohaterki. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak długo mierzyły się wzrokiem. Pół minuty, może kilka sekund dłużej, ale subiektywnie wydawało się, że trwa to godzinę. Zebrani w sali konferencyjnej pracownicy zastygli w oczekiwaniu. Żaden odgłos nie mącił ciszy. Wielki, designerski zegar rozłożył wskazówki. On też czekał w napięciu, co się dalej wydarzy. Gdyby była to scena z filmu o superbohaterkach. Z miejsca na styku spojrzeń dwóch kobiet, które stały przy przeciwległych krańcach długiego stołu, sypałyby się iskry, zapach rozżarzonego żelaza wypełniłby pomieszczenie, także że nie czućby już było lewandowego odświeżacza, cytrynowego płynu do mycia podłóg, cukrowych perfum basi i przepoconej koszuli Adama z działu wdrożeń. Gdyby to był film, skoczyłyby sobie do gardeł, gotowe walczyć na śmierć i życie. Lecz to nie był film. To było zwyczajne, Daily. Skończyłaś? Marta nie wytrzymała presji spojrzenia i uznała, że musi coś zrobić. Jej autorytet topniał szybciej niż włoskie lody w słoneczny lipcowy dzień. Luśka poczuła, jak satysfakcjonujące ciepło wypełnia jej ciało. Odniosła zwycięstwo w pojedynku na patrzenie prosto w oczy. A wiadomo, że kto wygra taką potyczkę, wygrywa od razu całą wojnę. Nie, nie skończyłam. Odpowiedziała hardo: I nie skończę, dopóki nie przyznasz, że to najlepszy projekt, jaki powstał w tej firmie w ciągu ostatnich czterech lat. Jestem prawie pewna, że to najlepszy projekt, jaki w ogóle powstał w tej firmie. Ledwo dosłyszalne mruknięcie aprobaty było znakiem, że zespół uważa tak samo, ale wszyscy nazbyt boją się szefowej, by wyrazić to głośno. Luśka nie bała się Marty. To Marta bała się Luśki i dlatego od pół roku toczyły tę durną wojnę. Luśka czuła drżenie własnych kolan. Miała nadzieję, że pozostali nie słyszeli łomotu serca, które zamierzało wyrwać się z piersi i zadusić Martę. Technika zakorzeniania się w rzeczywistości. Znajdź pięć rzeczy, które możesz poczuć, powiedziała sobie. Uspokój się i olać to. Czas by powiedziała, co myśli. Dlaczego nie powiesz tego na głos? Przecież wszyscy to widzą. Uwalasz jeden za drugim moje projekty. Mimo, że są świetne i idealnie dopasowane do potrzeb naszych klientów, a zamiast tego wciskasz im jakieś gówno. Tu spojrzała na basie, nie bez powodu uważaną powszechnie za zakałę firmy. Sorki kochana, ale taka jest prawda. Zamiast czegoś naprawdę dobrego. Wiesz dlaczego? Bo kumplujemy się od dwudziestu lat, a nagle ty dostajesz awans i jesteś moją przełożoną. Zupełnie nie odnajdujesz się w nowej rzeczywistości naszej relacji. I zamiast normalnie po ludzku pogadać, zachowujesz się jak ten pies, który z zadartą łapą lata wokół ogrodzenia. Muszę oszczać teren, żeby wszyscy wiedzieli, że ja tu rządzę. Może nie powinna, ale wystawiła język i przez chwilę dyszała jak pies. Adam zakrył usta dłonią, więc Luśka natychmiast wybaczyła mu niedomyte pachy. Szczerze ci powiem, Marta, twój przekaz do mnie dotarł. To już nie jest moje miejsce. Kolana trzęsł jej się tak, że dosłownie uderzały jedno o drugie. Władza w rękach kończyła się na wysokości przegubów. Luśka była pod wrażeniem sprawności, z jaką jej dłonie zbierały ze stołu notatki i wkładały je do teczki, bo zupełnie nie miała czucia w palcach. Nie możesz odejść. Zabronisz mi? Jesteśmy w trakcie ważnego projektu. Właśnie olałaś mój pomysł. Podobnie jak pięć poprzednich. Do czego jestem ci potrzebna? Do. Marta się zawahała. No właśnie. Jaka szkoda, że drzwi do konferencyjnej miały zamontowany spowalniacz i nie dało się nimi trzasnąć. Luśka bardzo chętnie by trzasnęła. Jeśli odejdziesz, to pamiętaj, z nami koniec, zdążyła usłyszeć. Zabrzmiało to mocno melodramatycznie. Między nami nic nie było, żadnych uczuć, żadnych wspomnień, nic nas z sobą nie łączyło, prócz, prócz, prócz tego, że jesteś sucz. Dokończyła nie bez satysfakcji. Cokolwiek poeta miał na myśli, wyraziła to trafniej. Może to nie był poeta, tylko poetka? Poczuła, że ma braki w wykształceniu. Wszystko przez to, że wieczorami jest zbyt zmęczona, żeby czytać. Wraca po dwudziestej i wystarcza jej energii tylko na prysznic, przebranie się w piżamę i zawleczenie ciała do sypialni. Własnego ciała, bo innych, męskich, nie widuje. Ho, ho, ho! Ileż to czasu minęło, odkąd widziała w swojej sypialni męskie miłe dla oka ciało. Dlaczego? Bo nie ma energii nawet na to, by zainstalować sobie apkę w telefonie. Całe zasoby szły w tę durną pracę. I po co? Nie dość, że Marta sprzątnęła luźce z przednosa nosa awans, to jeszcze strasznie się szaro gęsiła. Czy to podpada pod mobbing? Zastanawiała się, idąc do kadr. Może, ale nie będzie robić afery. Po prostu odejdzie. Tkwiła tu zbyt długo. Osiągnęła, co mogła i teraz może albo odejść, albo zabić Martę i zająć jej miejsce. Czekając na windę, cieszyła się układaniem w głowie planu uśmiercenia szefowej i pozbycia się ciała. Pięć minut później składała w kadrach wypowiedzenie. Wygrała tę cholerną, wycieńczającą wojnę. Tyle, że trochę innego zwycięstwa się spodziewała. Za jednym zamachem straciła pracę i najlepszą przyjaciółkę. Trzeba to sobie szczerze powiedzieć, dała się ponieść emocjom. To, co wyczytała w poradnikach o życiu, relacjach, emocjach i całej reszcie, do niczego się nie przydało. Luśka postąpiła po luśkowatemu. Bezmyślnie, bez zastanowienia. Jak zawsze. Rozdział drugi, w którym wstyd ma swój początek. Jadwiga Maciejak, lat 47, od jakiegoś czasu czuła się gorzej. Nie przyznawała się do tego ani przed mężem Janem, ani przed najstarszą córką Grażynką. Po co ich martwić? Jan był już po pięćdziesiątce, czasem dokuczało mu serce, lekarz zakazał picia, palenia, tłustego jedzenia i soli. A co to dla chłopa za życie, gdy nie może walnąć sety i zagryźć dobrą, zimosoloną słoninką i kwaszeniakiem? To żadne życie i Jan powoli żegnał się z tym światem. Jadwiga myślała o tym, jak będzie wyglądało jej życie bez męża, i już wszystko sobie w głowie poukładała, gdy okazało się, że to ona pierwsza może zapukać do bram niebieskich. Ponieważ córka Grażynka, najlepsza przyjaciółka i powiernica Maciejakowej, akurat urodziła dziecko i miała wystarczająco własnych zmartwień, trzeba było szukać porady u kogoś innego. Jadwiga uznała, że najbardziej godną zaufania jest Maria Treszczyńska. Usiadły u niej w chałupie przy nowej gazowej kuchni i odbyły rozmowę w największej tajemnicy oczywiście wiadomo było że tydzień nie minie a wszyscy dookoła będą wiedzieli ale cóż poradzić taki świat jeśli mieszkasz na wsi i chcesz coś zachować w tajemnicy to jedynym sposobem jest nie tylko o tym nie mówić ale nawet głośno nie myśleć wysłuchawszy historii objawów zafrasowana treszczyńska pokiwała głową westchnęła zgarnęła ręką okruchy ze stołu by je szpyrnąć na podłogę Wreszcie, po długim namyśle, zaczęła. Gadam wam, moja koziołkowa. Na Jana Maciejka mówili koziołek, bo w młodości nosił brodę podobną do koziej. I choć już od dawna gładko się golił, przezwisko zostało i przywarło do całej rodziny. To na pewno ten ze szczypcami. I zrobiła gest, jak podczas zabawy. Idzie rak, niebo rak, gdy uszczypnie, będzie znak. I Ja tak myślę. Ot, nagle się przypałętał. Toż na żniwa ja jeszcze byłam baba chocho w sobie. Dwie przyczepy tymi rękami rozładowałam. I jeszcze kotletów uwaliłam z kila schabu. Mnie jedna taka mówiła w kościele, że u nich na wiosce była kobita, co ją w trzy dni rak zeżarł. W piątek całkiem zdrowa była. W niedzielę jej się wełbie zakręciło, w poniedziałek pojechała do doktora, a ten tylko ręką machnął. Do tygodnia było już i po pogrzebie, i po stypie. Pokiwały głowami, zjednoczone w żalu nad biedną kobieciną z innej wioski. To co mnie radzicie? Jakby to jesień była, to wy by mogli zupy z czerwonych muchomorów sobie nagotować. Jeśli to rak, to grzyb go zabije, jeśli nie rak, grzyb zabije was. No ale akurat ich nie ma. To jedno wyjście jest takie, że możecie naczczo przez dni trzydzieści pić swój mocz z rana, a drugie takie, że możecie iść do środka zdrowia. Toż oni tam jeszcze nigdy nikogo nie wyleczyli. A bo to wydoleczenia, doleczenia? Niby racja, Jadwiga westchnęła. Chyba żeby wy jakiego innego lekarza poszukali. Może w Lublinie. Prawda to, taki lekarz w samym Lublinie to mógł się znać na ratowaniu ludzi. I dlatego zaraz w poniedziałek, wypruwszy z poszewki zwitek za skórniaków, ruszyła Jadwiga Maciejakowa w świat, po ratunek dla siebie. Nie mogła przecież zostawić męża Jana, Słabującego na serce, córki Grażynki z dzieciakiem, córki Krysi, której ślub był planowany na lato, i syna Zenusia, dziedzica majątku, który miał gospodarstwo po rodzicach przejąć. Najpierw szła piechotą do krzyżówki, tam złapała wozaka, zbierającego bańki z mlekiem, i podjechała z nim do mleczarni, bo naprzeciwko niej władza ludowa ustawiła przystanek autobusowy. PKS-em zabrała się do miasteczka, tam się przesiadła, później w Tomaszowie przesiadła się jeszcze raz. W Lublinie wzięła taksówkę. Co panią do mnie sprowadza? zapytał doktor. Jadwiga wyłuszczyła sprawę. Lekarz badał, dotykał, osłuchiwał. Na koniec walnął zimnego żelu na brzuch i jeździł po nim ustrojstwem, które robiło pik. Zdecydowanie to nie nowotwór, którego się pani tak obawiała. Jest pani zdrowa. To co mnie dolega? To ciąża. Piąty miesiąc. Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że urodzi pani dziewczynkę. Jakże ciąża, kiedy ja przekwitłam. To się czasem zdarza. Koniec miesiączkowania nie oznacza, że nie można już zajść w ciążę. Proszę spojrzeć na monitor. Tu widzi pani główkę. Jadwiga nic nie widziała. Wpadła w jakąś dziurę i choć później usilnie starała się odtworzyć to, co było między tu widzi pani główkę, a powrotem do domu, nie pamiętała zupełnie nic. Ocknęła się dopiero w domu przy kuchennym stole, gdy Jan podawał jej kieliszek z wódką. Ale co ojciec? Powiedział Zenuś. Wódka dobra na wszystko. Jak segolnie, to może jej świadomość wróci. Gdzie z tą wódką? Obruszyła się Jadwiga. Mnie pić nie wolno. Jan westchnął ciężko. Tak z tobą źle? Maryśka mnie wszystko powiedziała. Ona gówno się zna. U doktora byłam. To nie rak. Jan spojrzał pytająco. Brzucha żeś mi zrobił, dziadzie durny. Toż gadałaś? Urwał, bo Jadwiga tak na niego spojrzała, że aż mu się zimno zrobiło. I co my teraz zrobimy? Powiemy, że to grażyny. Toż ona dopiero urodziła, nikt nie uwierzy. Powiemy, że Kryśka się skurwiła. Wstyd będzie, ale mniejszy niż powiedzieć, że ja w odmiennym stanie, od kara za grzechy, ludziom na oczy się nie pokażę. Kryśka się nie zgodzi, narzeczonego ma, chłopa z kombajnem podłapała. Co będzie, jak ją rzuci? Jadwiga westchnęła ciężko. Trzeba wziąć swój krzyż, pomyślała. Trudno, może nie będzie aż takiego wstydu. Cztery miesiące później przyszła na świat dziewczynka. I jedyne co można powiedzieć, to że nadzieja matki okazała się płonna. Rozdział trzeci, w którym Luśka trochę się martwi, trochę wspomina. Co ja najlepszego zrobiłam? zapytała siebie Luśka, gdy cudowna euforia Ależ jej pokazałam, już minęła. Czuła pokusę, by pójść do Marty i przeprosić. Jednak głos wewnątrz mówił, że postąpiła słusznie i nie wolno dawać sobą pomiatać. Poza tym, dodał po chwili zastanowienia ten wewnętrzny głos, to trochę wstyd tak iść i przyznać się do błędu. Z tym, że popełniła błąd, Luśka zupełnie się nie zgadzała, dlatego zamknęła się na uwagi wewnętrznego głosu. Bardzo dobrze zrobiłam. Znajdę nową, lepszą pracę. No i jest nadzieja, że uda się uratować przyjaźń z Martą. Westchnęła. Nie była najlepsza w międzyludzkich relacjach. Jak mogło być inaczej, skoro sprawy w domu były... nie potrafiła znaleźć innego słowa niż skomplikowane, chociaż nie oddawało dobrze istoty układów w jej rodzinie. Może to zbyt ubogie słownictwo, a może nie sformułowano określenia, które w pełni oddawałoby ich rodzinny galimatias. W zasadzie wszystko było dobrze i wszystko w miarę do siebie pasowało. Poza luśką. Rodzice poznali się na zabawie odpustowej. Było lato sześćdziesiątego. Świat żył swoim światowym życiem, o którym w małych wsiach za wiedziano niewiele, od tyle co tam napisali w gazecie. Zresztą nikogo to nie obchodziło, ciekawsze rzeczy działy się za płotem. U Ubrysiów krowa urodziła dwoje cieląt i było to wydarzenie na miarę lotów kosmos. O tym właśnie to znaczy o cielętach, nie o locie. Gadały baby zebrane na kościelnym placu. Raz po raz zerkając w stronę straganów, wabiących kolorami korali, chust cukrowych szczyp i świętych obrazków. Mama od razu wpadła ojców w oko. Poprosił ją do tańca, ale tylko się roześmiała i uciekła między koleżanki, bo osiemnastolatce, prawie trzydziestoletni kawaler wydał się starym dziadem, choć podobno był bardzo przystojny. Luśka patrzyła na ojcowskie podobizny z tamtych czasów z czułością, Chociaż nie widziała w nich owej przystojności, o której tyle mówiła mama. I całkiem majętny, bo miał po rodzicach całe pięć hektarów ornego, a do tego kawał łąki pod lasem. Jego zaloty nie wzbudzały w mamie chęci zmiany stanu cywilnego. Ojciec jednak okazał się uparciuchem. Nie po to odwlekał ożenek, czekając na wymarzoną pannę, by, gdy ją wreszcie spotkał, odpuścić tylko dlatego, że była młodą kozą. Tak naprawdę to mama taka młoda, jak na ówczesne standardy, wcale nie była. Niektóre z jej koleżanek już niańczyły swoje potomstwo, w znakomitej większości owoce parnych letnich nocy, bo choć istniała świadomość, skąd biorą się dzieci i choć ogólnie wiadomo, że niezawodnym sposobem na ustrzeżenie się ciąży jest trzymanie kolan razem, to gorąca krew i młodzieńcza nadzieja, że wszystko będzie dobrze, są niebezpieczną mieszanką. Mama Luśki dobrze o tym wiedziała, dlatego trzymała się z daleka od chłopaków. Miała ambicje, chciała skończyć szkołę średnią i pójść do pracy, może w GES-ie. Rodzice ją w tym wspierali, niestety tylko do momentu, gdy bogaty kawaler stanął na progu. I choć ostatecznie mama szkołę skończyła, zaraz po maturze zaczęły się przygotowania do wesela, a praca w ges pozostała na zawsze jej niespełnionym marzeniem. Dwa lata po weselu, które wielu starszych mieszkańców wsi wciąż wspominało z rozrzewnieniem, że kiedyś to było, na świat przyszło pierwsze dziecko Jadwigi i Jana Maciejaków, Grażynka. Kolejne dwa lata i rodzina powiększyła się o Krysie. W tym czasie z ośmiu hektarów, bo do pięciu ojcowskich doszły jeszcze trzy mamine, zrobiło się dwanaście. Jak na owe czasy była to ogromna gospodarka. Ponieważ ojciec nie miał żadnych ideałów młodości, z przyczyn czysto praktycznych zapisał się do partii, nie dało się bowiem nie zauważyć, że partyjni mają lepiej. Specjalnie się nie udzielał, uznając za prorocze słowa swojej matki. Tak być nie może, wcześniej czy później to wszystko pieprznie. Nie przeszkadzało mu to jednak ratować co się da, póki jeszcze można, bo przecież jak już pieprznie, niczego dla siebie się nie wyszarpie. We wsi akurat zaczęto budować nową szkołę, porządną całą z cegieł. Stary jeszcze przedwojenny budynek udało się ojcu przejąć. Solidne dębowe brusy stały się ścianami nowej stodoły. Przy okazji ich zwożenia przywieziono też sporo cegieł na słupy. Z taką dużą stodołą mogli sobie maciejakowie pozwolić na dodatkowe dwie krowy, bo było gdzie pasze trzymać. Starą stodułkę przerobiono na kolejny chlewik, ale to tymczasowo, bo już był plan, by postawić murowaną oborę, taką nowoczesną, na dwie strony i z posadzkami, żeby łatwo było gnój wygartać. Dwa lata później, gdy pijani w sztok dekarze wieszali wianek na nowym budynku, Mama zwijała się z bólu, usiłując wypchnąć na świat swoje trzecie dziecko, bo Zenon po ojcu odziedziczył powolność i upór. Ojciec doczekał się spadkobiercy, dlatego z jeszcze większym entuzjazmem zabrał się do pomnażania majątku, kupował ziemię, postawił chlewnie, załatwił traktor. Czas płynął, świat się zmieniał, zmieniała się wieś. Grażyna wyszła za mąż po sąsiedzku, za chłopaka, z którym chodziła do szkoły podstawowej. Oboje byli do siebie podobni, w braku szerszych perspektyw i dalekosiężnych planów. Po prostu chcieli wziąć ślub i mieszkać razem. To im się spełniło. Ojciec z bólem serca odpisał pierworodnej dziesięć hektarów. Więcej nie dam, powiedział. Reszta dla zenia. Tak jak to za czasów naszych ojców bywało, syn gospodarkę po ojcu przejmuje. Kryśka, choć wydawało się, że podobnie jak Grażyna zostanie na wsi, bo nawet się zaręczyła z synem bogatego gospodarza z sąsiedniej wioski, znalazła inny pomysł na życie. Może to niespełnione marzenie matki było dla niej inspiracją. W każdym razie, zanim przygotowania do ślubu nabrały rozpędu, oddała pierścionek, spakowała walizkę i nawiała do Warszawy. Można byłoby powiedzieć, że przyniosła wstyd rodzinie, gdyby nie to, że akurat w drodze była luśka, i to jej w udziale przypadł ów zaszczyt. Niektórzy we wsi to nawet mówili, że Kryśka nie mogła znieść tego, co się w domu wydarzyło i dlatego wyjechała, żeby dwoje takich starych dziecko zmajstrowało, to tego świat nie widział, wstyd i obraza boska. Z wczesnego dzieciństwa Luśka pamiętała ludzi, którzy dziwili się, że jest ładna, mądra i zdrowa. Niektóre kobiety tłumaczyły matce, że to tylko na razie dobrze wygląda, że z czasem coś wylezie, a na poparcie swoich słów snuły opowieści. Jak to na jednej wiosce też tak było, że para starych ludzi miała dziecko i początkowo wyglądało, że zdrowe, aż tu któregoś dnia idzie pewna kobieta przez podwórek, a to kuma jednej takiej znajomej z kościoła, osoba zaufana, nie ma powodu jej nie wierzyć. I patrzy, że dziecko tej starej leży przewrócone. No i ona w krzyk. Niedługo matka przyszła, nie tak zaraz, bo wolno szła. Młoda już przecież nie była. Zawezwali pogotowie, zabrali dzieciaka do szpitala, do jakiegoś profesora, a ten tylko ręką machnął. Łapówkę mu wciskali, ale nie wziął. A wiadomo, że jak lekarz boka nie weźmie, to już żadnej nadziei nie ma. Na to wspomnienie dreszcz przeszedł luźce po plecach. Jak tamta mogła takie rzeczy mówić przy niej, małej dziewczynce? Przecież to nie był ani koniec świata, ani wieki średnie. Widocznie ludzie głupi i nieczuli są głupi i nieczuli bez względu na czas i miejsce. Na szczęście mama zbywała to spokojnym. Głupo o ty gadacie. Mama bardzo lubiła luśkę. Można powiedzieć, że potraktowała ją jako ostatnią szansę na spełnienie marzenia z młodości o pracy w GESie. Kryśka go nie spełniła. Po trzech latach w Warszawie wyjechała do Wiednia. Tam zajmowała się jakimiś dziadkami, później podłapała chłopa z kasą i od tamtej pory zajmowała się już tylko swoimi paznokciami. Ucz się, Lusiu, to daleko zajdziesz, powtarzała mama. Co ma się uczyć? Lepiej niech se znajdzie bogatego chłopa, jak Kryśka. Co? Kryśce źle? Wcinał się ojciec. Dobrze czy źle, jak ją ten chłop w dupę kopnie, to co ona zrobi? Lepiej nie być od nikogo zależnym. Bratu mogłaby pomagać w gospodarstwie. Co on zrobi bez baby, jak nas zabraknie? Może Zeniu jeszcze se kogoś znajdzie. Co, Zeniu? To pytanie kierowała do syna. Kto wie, może tak, może ni. Widzisz go, z nim taka gadka. I ojciec wydawał z siebie charakterystyczne chrząknięcie, które świadczyło o irytacji. Prawda była taka, że o ile gospodarka mu się udała, to spadkobierca nie. Ojciec twierdził, że to wina matki, która za bardzo rozpuszczała dzieciaka. Matka, że zawinił ojciec, zbyt krótko trzymając chłopca. Prawda była taka, że zeniu od początku był jaki był, w związku z tym wydawało się, że nie można go ani zepsuć, ani naprawić. Był jak zeszyt z bardzo szerokimi marginesami. Niewiele, no naprawdę niewiele dało się tam zapisać. Na dodatek to, co tam trafiło, małą miało wartość, bowiem cała mądrość zenia... Pochodziła z rozmów, które prowadził z chłopami, jak zwykł mawiać o tych najstarszych mieszkańcach wsi, co to pamiętali jeszcze insurekcję kościuszkowską. Chłopy kładły mu do głowy prawdy objawione o tym, że człowiek na księżycu nie wylądował to amerykańska bójda, podobnie jak śmierć Elvisa i Kennedy'ego, szkodliwość tytoniu i udział ruskich w zwycięstwie nad Szwabami. Poza bójdami amerykańskimi istniała jeszcze radziecka propaganda, żydowski spisek i farmaceutyczne kłamstwa. Na szczęście było na świecie pięciu ludzi znających prawdę. Czterech dziadków i Zeniu, którego do niej dopuścili. Gdyby ktoś zapytał Luśkę, oczywiście nikt nie pytał, bo z jej zdaniem nie liczono się w domu, to powiedziałaby, że brat został kawalerem właśnie przez te drdy mały, jakie wygadywał. Kobiety są w stanie wiele znieść, a cierpliwsze od nich są tylko koty. Ale żadna nie wytrzyma z chłopem, który od rana do późnego popołudnia głupoty gada, a wieczorem idzie się napić i po pijaku plecie jeszcze większe bzdury. Żaden majątek nie jest tego wart. Zresztą czasy przyszły takie, że zamożny rolnik przestał być poszukiwanym towarem na rynku matrymonialnym. Jeśli więc nie szła za nim ogłada, uroda i odrobina inteligencji, jako kawaler do wzięcia był przegrany. Zeniu mało się przejmował swoim bezrzeństwem. Dobrze mu było. Matka jeść dała, oprała, a w sobotę przypominała, że warto się wykąpać i ogolić. Po śmierci ojca nikt mu już kołków na głowie nie ciosał, nawet więcej, Grażyna przekonywała, że to już lepiej wcale się nie ożenić, niż jakąś cytrę do domu sprowadzić starej matce na zgryzotę. Luśka nie lubiła, gdy siostry mówiły o starości mamy. Owszem, zdawała sobie sprawę, że to prawda, ale słuchać na ten temat nie chciała. Miała podziurki w nosie ludzkich ciekawskich spojrzeń, podgadywania i dokuczania dzieciaków, które mówiły, że jej matka na wywiadówki z laską chodzi. Od najbliższych nie musiała tego słyszeć. Ani tego, że się z domu zawinęła, że wybrała łatwe życie, że tylko kasę wyciąga. To ostatnie było kłamstwem, bo choć rodziców stać było na opłacenie akademika, luśka od nich pieniędzy nie brała. Tylko jedzenie popakowane w słoiki. Utrzymywała się z różnych prac dorywczych, dostała stypendium, w głowie miała, że rodzice starzy, starani życiem, zmęczeni ciężką pracą, a ona, taki trochę kłopot na stare lata, taki trochę wstyd, dlatego radziła sobie bez rodziny, a rodzina radziła sobie bez niej. Moja biedna mama, pomyślała, pod żadnym pozorem nie może się dowiedzieć, że nie mam pracy. Tak niedawno chwaliła się swoim nowym mieszkaniem, zdjęcia z remontu pokazywała. Dziecko, dziecko, tyle pieniędzy w to idzie, Skąd ty nabierzesz. Kredyt wzięłam. No a jak spłacisz, jakbyś pracę straciła co wtedy? Czemu miałabym stracić pracę? Musiała to wypowiedzieć w złą godzinę. Najpierw przyszła pandemia. Na szczęście nie odbiła się znacząco na ich firmie. Swoją drogą należy spytać: dlaczego? Może to zasługa Martusi, która tak bardzo się angażowała w pozyskiwanie nowych klientów. Główno prawda. Przetrwali prawie wyłącznie dzięki determinacji Luśki. Strach był, ale dobrze się skończyło. I dlatego przyszły zasłużone awanse, w których najbardziej zasłużona została pominięta. Poradzę sobie bez was! Krzyknęła w stronę okna. Spacerując po parapecie, gołębie przekręciły głowy, próbując dociec, jakże to Luśka zamierza sobie bez nich poradzić. Z oczu przypominały zenia, i to tak bardzo, że nie mogła się nie roześmiać. Poradzę sobie! Zobaczycie. Rozdział czwarty, w którym sobie nie radzi i poluśkowa temu daje upust emocjom. Pijąc poranną kawę, Luśka przeczytała wiadomości, właściwie to przeskrolowała, niemniej tytuły artykułów nie zapowiadały, że na świecie źle się dzieje. Od zwykłe, pij codziennie ten cudowny napar ze składnika, który masz w lodówce, a schudniesz 20 kilo w 9 dni. Po czym poznać, że on zdradza? Wymieszaj z wodą i podlej kwiaty, a błyszczenie ich liści cię oślepi. Cudowna odżywka do kwiatów prosto z twojej lodówki. Masz ten produkt w lodówce? Wyrzuć go natychmiast. Lekarz mówi, czym to grozi. Nie da się wyjść z domu, skarżą się mieszkańcy. Banda szczurów opanowała kamienicę. Nasz ekspert o sytuacji na rynku pracy. Nie jest tak źle. Sprawdź, kto zarobi najwięcej. Ceny mieszkań znowu w górę. Zaskoczenie? Nie sądzę. Te dwa ostatnie tytuły utwierdziły luśkę w przekonaniu, że jej życie nie jest pasmem złych decyzji. Znajdzie pracę, bo akurat propozycji w jej branży nie brakuje, a mieszkanie znów zyskało na wartości. Nie martw się, nie sprzedam cię, powiedziała. Z jakiegoś powodu uznała, że mówienie do murów sprawia, że emanuje z nich dobra energia. Zaczęło się to jeszcze zanim je kupiła, podczas drugiej wizyty w mieszkaniu, gdy razem z agentką od nieruchomości, Przyszła ciotka właścicielki. Jak Heniutek żył, to on o wszystko bardzo dbał. Płakałby, jakby zobaczył, w jaką ruinę zamieniła mieszkanie ta kanalia. Agentka syknęła znacząco. Ale przecież ja prawdę mówię. Stasiek to kanalia, a Heniutek to dbał. O, tam, gdzie ta wersalka stoi, to umarł. Heniutek znaczy, bo Stasiek to w szpitalu. Przynajmniej tak mówią, że w szpitalu, a mnie się zdaje, że on już na tej ulicy był giebuł. Twarz agentki poczerwieniała, a Babina, nieświadoma, że może się przyczynić do drugiej śmierci w lokalu, kontynuowała. Z Pragi od koleżków wracał na pród jak parostatek. On wcześniej tu miał jakieś towarzystwo, ale ludzie się pozmieniali. Dużo takich elegantszych gości zaczęło mieszkać w kamienicy. No zresztą Stasiek to nie był taki ostatni. On się po prostu stoczył. Ze smutkiem pokiwała głową, dając wyraz współczucia Staśkowej drodze w dół. On był muzykiem. Ja czytałam, że muzycy to często tak kończą. zapici we własnych szczynach. Luśkę kusiło, by zapytać, jakiego rodzaju muzykiem był Stasiek. Jednak kolor twarzy agentki, teraz purpurowy, sprawił, że zrezygnowała. A jak tu śmierdziało. Teraz śmierdzi, a wtedy... Czy my możemy chwilę porozmawiać? Agentka mówiła z trudem. Luśka wyobraziła sobie pętlę zaciskającą się biedaczce na szyi. Proszę dać nam chwilę. Pani się rozejrzy dobrze? A my zaraz wrócimy. Wyszły. Z klatki schodowej dochodziły szepty, podobne szuraniu jesiennymi liśćmi. To jak cheniutku? Zapytała i przemogła się, by dotknąć ściany, bo wyobrażała sobie, co Stasiek mógł na niej zostawić. Dasz się kupić i zamieszkamy razem? Mieszkanie nie było duże. Zajmowało ostatnie piętro przedwojennej willi na saskiej kępie, w samym środku zielonego serca prawobrzeżnej Warszawy, Kiedyś było to pewnie mieszkanko dla służby. Dawniej chyba nie wychodziło się z niego na dach. To musiał być pomysł powojennego lokatora. Może właśnie cheniutka? Nie był to taras zagospodarowany. Od tyle tylko, że ktoś wstawił drzwi balkonowe. Od zewnątrz poziomo, jeden nad drugim, zamontowano pięć metalowych prętów. Może po to, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, a może pijakowi. Nie powstrzymały one luśki. Już podczas pierwszej wizyty wspięła się i przeskoczyła na drugą stronę, zrobiła kilka kroków po dachu i poczuła, jak zatapia się we wszechogarniającej zieleni. Jakby stała na dziobie statku, a wokół był ocean wzburzonych zielonych gałęzi. Dalej proszę nie iść! stanowczym głosem upomniała ją agentka. Nie chcemy kłopotu. Ciekawe, czy owo my, to ona agencja, czy też ona i ja, zastanawiała się Luśka, nie lubiła protekcjonalnego traktowania, nie była przecież przedszkolakiem, nie była też idiotką, która może spaść z dachu, a swoją drogą, jak już kupi to mieszkanie, trzeba będzie pomyśleć o jakiejś balustradzie. Wyobraziła sobie coś nowoczesnego, stal proszkowana na czarno. Ciekawe czy budynek jest pod opieką konserwatorską, a jeśli tak, to czy konserwator się zgodzi, jak już kupi mieszkanie? Świadomość powtórzyła te słowa i kazała się nad nimi zastanowić. Powinno być, jeśli nic nie jest przesądzone. Jest, krzyknął głos z głębi serca. Oto pierwsza rzecz w życiu, której naprawdę pragniesz. Wróciła do środka. Miała nadzieję, że agentka nie widzi błysku pożądania w jej oczach. Nie lubiła tej kobiety, a lista powodów była długa. Przede wszystkim wydawało się, że agentka nie ceni swojej pracy, a to luśce przeszkadzało, bo ona sama kochała to, co robiła, i była bardzo zaangażowana, dlatego nie mogła zrozumieć tych niezaangażowanych. Nie pasuje ci robota, to ją zmień, mówiła do nich bez względu na to, czy miała do czynienia z szefem koncernu, czy kobietą zaladą, a ta baba pokazywała mieszkania, jakby ktoś ją do tego zmuszał. Jeszcze się zastanowię, powiedziała wtedy, choć dobrze wiedziała, że to tylko element gry na zmiękczenie. Podobnie jak druga wizyta ta z ciotką właścicielki, której długi jęzor dał luźce kilka argumentów do negocjacji. Cena nie była wygórowana, agencja widziała co sprzedaje i realnie wycenili nieruchomość. Co nie znaczyło, że nie można jeszcze zbić tej kwoty. Zwłaszcza gdy się wiedziało o duchu cheniutka i trybie życia Staśka. Samo mieszkanie wydawało się piękne i okropne jednocześnie. Piękne było w nim światło wpadające przez okna, to wyjście na dach, lokalizacja. Okropny zaś układ nienaturalnie wydzielonych klitek, kolor ścian, zapach, ciemna kuchnia i łazienka, do której bez rękawiczek i maski lepiej było nie wchodzić. Właścicielce trochę czasu zajęły czynności spadkowe. Przez te kilka lat nic tu nie robiła. Zresztą mieszka daleko poza Warszawą, trudno jej tu przyjeżdżać. tłumaczyła agentka z dużą dozą powściągliwości. Może gdyby trafiła na kogoś innego, ten łyknąłby tłumaczenia jak młody pelikan rybę, ale luśka potrzebowałaby godziny, by wymienić nazwy najważniejszych szkoleń dotyczących obsługi klienta i komunikacji w sprzedaży, w jakich uczestniczyła. Dlatego jak na dłoni widziała sytuację. Alkoholik zadłużył mieszkanie. Córka wcześniej nie zamierzała mieć do czynienia z ojcem, którego obecność w jej życiu, nawet jeśli krótko trwała, skończyła się kosztowną terapią, a potem nie chciała niczego po nim. Dobitnie świadczyła o tym wyprowadzka. Niestety dostała w spadku długi ojca. Pewnie odmówiła ich przyjęcia, ale ktoś życzliwy ją przekonał, że po sprzedaży mieszkania i spłaceniu zobowiązań coś tam jeszcze zostanie, a coś zawsze jest lepsze niż nic. I choć nie spieszyła się z załatwieniem formalności, szybka sprzedaż była tym, czego teraz oczekiwała. Gdy tylko pojawi się pierwszy szaleniec, który zechce wejść w olbrzymi remont, będzie nalegała, aby sprzedać. Nawet nie sprzedać, a wcisnąć chętnemu tę ruinę, żeby jej się pozbyć, zamknąć drzwi do przeszłości i już nigdy do niej nie wracać. Dlatego Luśka umówiła się na drugie oglądanie i dlatego na schodach szepnęła do Cioci, że ona by nawet kupiła, choć strasznie boi się remontu, ale agentka mówi, że cena nie podlega negocjacji, a przecież remont, bank nie da po prostu nie da tak dużego kredytu. Gdyby mnie była sama, samotna, a ja naprawdę muszę się wyprowadzić. Mój narzeczony były. Pani nawet sobie nie wyobraża, jacy potrafią być mężczyźni. Luśka zauważyła, że o ile młode kobiety dzielą mężczyzn na wiele kategorii, Przystojniak, dureń, zdrajca, szowinista, kumpel, fajny, ale tylko na przyjaciela, fajny, ale z higieną trochę na bakier, dobry materiał na ojca, z tym to tylko na wypad, o tyle seniorki, dzielą się na dwie kategorie w postrzeganiu facetów: gdybym znów była młoda i mężczyźni to szatański pomiot. Ta sympatyczna, gadatliwa pani, na szczęście należała do tej drugiej grupy. Dlatego też tydzień po oględzinach zadzwoniła agentka. Chyba było ustalone, że z właścicielem kontaktujemy się tylko przez agencję. Takim tonem przedszkolanka udziela reprymendy podopiecznym, mocno znudzona i zaspana przedszkolanka. No i dlatego się nie kontaktujemy. Ciężkie westchnienie. Właścicielka zadzwoniła, że niby nie jesteśmy elastyczni i działamy na jej niekorzyść, nie chcąc zejść z ceny. A działacie? Ciężkie westchnienie numer dwa. Proszę pani, my sprzedajemy nieruchomości w realnych cenach. To mieszkanie jest właśnie tyle warte. Zgadzam się, ale dla mnie jest warte mniej. Ciężkie westchnienie numer trzy. O ile mniej? Luśka podała cenę. Mocno zaniżoną, ale co tam? Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Warto było. Kilka dni później zadzwoniła agentka i podała propozycję tylko kilkanaście tysięcy wyższą od tego, co proponowała Luśka. Znacznie poniżej cen rynkowych. Nawet doradczyni w banku podniosła wysoko brwi. Radzę zarchiwizować wszystkie rachunki, nawet takie za jeden pędzel. Jestem pewna, że skarbówka się do pani dobierze. Takie mieszkanie za taką cenę to jak czwórka w totka. To ostatnie powiedziała z tą żalo-zazdrością, którą odczuwamy, gdy do bliźniego niespodziewanie i niezasłużenie uśmiechnie się szczęście. Miesiąc później Luśka trzymała klucze do mieszkania i była szczęśliwa jak nigdy w życiu. Po raz pierwszy miała coś, co było tak bardzo jej własne. Remont trwał pół roku i był polem bitwy. Fachowcy, którzy u kogoś ze znajomych zrobili coś tam świetnie, okazywali się partaczami i trzeba było ich z krzykiem przeganiać, by szukać nowych, znających się na swojej robocie. Wreszcie po wielu potyczkach słownych i bitwach o rozliczenia, mieszkanie wyglądało dokładnie tak jak w głowie Luśki, gdy myślała o nim po pierwszej wizycie. Przestrzeń i jasność. No i taras. Taras stał się przyczyną pierwszej sprzeczki sąsiedzkiej. Fachowcy właśnie kończyli kłaść drewnianą podłogę, gdy ktoś kilkakrotnie walnął pięścią w drzwi. Luśka, która akurat była w mieszkaniu, wpuściła do przedpokoju faceta, wyglądającego, jakby właśnie wstał z łóżka, a przecież dochodziła siedemnasta. Stuka, powiedział. No wiem, uprzedziłam wszystkich, że będzie remont. Kartka wisi na tablicy ogłoszeń. Ten cholerny taras stuka, bo kładą! Bo chodzą, bo kładą, bo chodzą nierówno położony, jak chodzą to stuka, jak skończą to nie będzie stukał, będzie bo nierówno położony, przecież słyszę, chodzą to stuka, już kończą i nie będzie. Czego ty, babo, nie rozumiesz? Spartaczyli, położyli krzywo, a ja tam mam pokój i nie chcę, żeby mi stukało za każdym razem, jak wyjdziesz na kawusie. Babo? Powiedział do niej, babo? Fachowiec się znalazł, burknęła. Robią to stuka, skończą to nie będzie nic stukało. Rozumiem, że remont panu przeszkadza. To panu powiedziała z naciskiem, żeby zauważył, że on jej per babo, ale ona jest ponadto i mówi do niego grzecznie per pan. Ale skończy się wkrótce i wszyscy odetchniemy z ulgą. Opanujemy emocje i. czyje emocje? Chyba twoje. Ja jestem spokojny i tłumaczę jak krowie na rowie, że źle kładą i to już zawsze będzie stukało. Zrób z tym coś, albo zadzwonię do administracji. Ale oni właśnie kończą. To niech nie kończą, tylko zaczną od początku. I poszedł. Luśka zamknęła drzwi i rzuciła siarczystą kurwą, taką na jaką pozwalała sobie tylko wtedy, gdy była bardzo zła i nikt nie słyszał. Nie, nie dlatego, że była jakąś świętoszką. Miała nawyk przeklinania w samotności. Bo gdy w dzieciństwie raz czy dwa zdarzyło jej się zakląć na głos, mama kazała brać do ust sodę. Grzeczne panieneczki nie używają takich słów, mówiła, choć sama na prawo i lewo rzucała przekleństwami, bo to kury w szkodę wlazły, krowa urwała się z łańcucha i poszła się paść do ogrodu, albo kotwko może wypił śmietanę, czy też ojciec u sąsiada degustował samogon. Opanowawszy emocje, poszła do fachowców, którzy wyjaśnili, że stuka bo kładą skończą, to stukać nie będzie. Skończyło się wizytą administracji, komisyjnym stwierdzeniem, że coś tam jednak stuka, rozbieraniem tarasu i kładzeniem go na nowo. Od tamtej pory Luśka jedynie odburkiwała na pozdrowienia sąsiada z dołu, a kiedy tylko było to możliwe, upuszczała na podłogę stary tom Pewłenowskiej Encyklopedii, rozlegał się huk, a nie było zarysowań na pięknie wylakierowanych deskach. Coś tam wczoraj upadło. Mówił sąsiad, jeśli na nieszczęście zdarzyło jej się spotkać go na schodach. To nie u mnie. Zastanawiam się, czy jest pani głupia i złośliwa, czy tylko głupia. Tylko głupia, odpowiadała z durnowatym uśmiechem, to znaczy, miała nadzieję, że wyglądał na durnowaty. Sąsiad wzdychał i szedł do siebie. Idź do swojej nory, jeżozwierzu, żegnała go w myślach. Nie była pewna, czy jeżozwierze żyją w norach, ale czy to miało znaczenie. Sąsiad ze swoją diafragmą i szarą szopą nażelowanych kłaków przypominał to zwierzątko. Widzisz, Heniutku, znowu spotkałam jeżozwierza, jak zwykle nabzdyczony. Fakt, rzuciłam wczoraj encyklopedią, ale stres w pracy musiałam skanalizować, a jak wracam, to zaraz mi się przypomina, ile ten ham nam nerwów napsuł. Niemiły sąsiad był jedynym mankamentem nowego mieszkania. Zresztą Luśka nie bardzo się nim przejmowała. Przypominała sobie o jego obecności, gdy spotkali się na schodach, bardzo rzadko, albo gdy tamten oglądał mecz, to już częściej, bo, mimo dość porządnego stropu, dało się słyszeć krzyki: „Spalony, kurwa, spalony! Sam jesteś spalony, mówiła mu wtedy, i głupi, i gbur. Poza tym nic nie mąciło jej cudownej miejskiej egzystencji. Dzielonej między pracę, którą lubiła i w którą była zaangażowana, spotkania ze znajomymi tu z lubieniem to już różnie było i odpoczynek w swoim mieszkaniu, które po prostu uwielbiała, a ponieważ troje pozostałych sąsiadów pan Bogdan z parteru, pan Stefan wynajmujący lokal na biuro rachunkowe i pani Milena dość zasadnicza, kobieta w średnim wieku, zdaniem Luśki nauczycielka było całkiem znośnych, nie przejmowała się gburem z dołu w ogóle. Jeszcze przed tygodniem takie było życie luśki. Dziś wyglądało ono zupełnie inaczej. Nie miała już pracy, a brak pracy uniemożliwiał spłacanie kredytu. A to powodowało, nie martw się heniutku, zostaniemy razem, podzwonię w kilka miejsc, gdzieś się zahaczę. Odbyła dwadzieścia rozmów telefonicznych, dwudziestą pierwszą sobie darowała, nie chciała po raz kolejny usłyszeć, dam ci znać, jak coś się zwolni. Z tym dzwonieniem to strata czasu. Trzeba podrasować profil na LinkedInie. Zaraz spłyną oferty. Na spływanie trzeba było poczekać, bo Luśka nie pamiętała hasła. Odzyskiwanie konta, uwierzytelnianie i wymyślanie nowego zajęło jej sporo czasu. Czy nowe hasło procent 123 jest dobrą opcją, czy lepsze będzie? H, małpa, su, 0, zost, małpa, ły, 0, zmienione. Które będzie mi łatwiej zapamiętać? Stanęła na Jezozwierz to fiu, siedem i małpa. Konto szczęśliwie zostało zaktualizowane. Oferty nie spłynęły. Co z wami, ludzie? Powoli zaczęła tracić nadzieję, kiedy tuż przed drugą zadzwoniła dawna znajoma, że Luśka może do nich wpaść na rozmowę. Dziś na trzecią. Prawą ręką malowała lewe oko, lewą naciągała rajstopy na prawą nogę. Cud, że się nie zabiła ale dała radę i wyglądała super, profesjonalnie i biurowo. Całkowicie, nie jak ktoś, kto z niepokojem patrzy na kalendarz, bo koniec miesiąca się zbliża i choć jedna niezapłacona rata nie jest katastrofą, to przy trzech można zacząć się martwić, a przy pięciu już trzeba. Rozmowa nie była obiecująca. Po dziesięciu minutach Luśka żałowała, że włożyła najlepszy kostium i jeszcze raj stopy. Przykro mi, powiedziała ta dawna znajoma, gdy było po wszystkim. Źle zrozumiałam przekaz, myślałam, że chodzi o kogoś innego i z mniejszymi kwalifikacjami. Słuchaj, podobną u Marty w firmie jest wakat. Może u niej spróbujesz. Kumplowałyście się kiedyś. To była dobra chwila, by zakląć, i Luśka sobie na to pozwoliła, ale tylko w głowie. No bo jak tu nie kląć. Martusia miała stanowisko do obsadzenia dlatego, że Luśka je zwolniła. Teraz szuka kogoś, bo sobie nie radzi, ale nie zadzwoni, nie przeprosi. Obrażona. Niech sobie będzie obrażona, kogo jak kogo, ale luśki to zupełnie, ale to zupełnie nie obchodzi. Wracała do domu smutna i zła, bardziej smutna i to tym rodzajem smutku, który bierze się z beznadziei. Żyjesz sobie, człowieku, na świecie, myślisz, że masz znajomych, przyjaciół, kolegów i koleżanki, że są życzliwi i w chwili próby cię wesprą, lecz gdy ten czas rzeczywiście przychodzi, to okazuje się, że jesteś sam jak palec i zdany na siebie. Marzyła już tylko o tym, by znaleźć się we własnej kuchni, zaparzyć melisę, usiąść na tarasie i pozwolić sobie na chwilę niemyślenia, jak jest kiepsko. Oczywiście może pójść do pracy w sieciowym spożywczaku, ale wiadomo, jeśli sama siebie zdegradujesz, to trudno ci będzie się wygrzebać, o wspięciu z powrotem na drabinę nie wspominając. Niby mogłaby potem mówić, że potrzebowała oczyszczenia, katarzis, czy też, że chciała zobaczyć, jak to działa na wszystkich poziomach, Poczynając od tego najniższego, jednak uwierzono by w to tylko wtedy, gdyby po gorszej posadzie wystrzeliła na jakąś prezesurę. Czy Luśka miała szansę zostać prezesem czegokolwiek? Nie zdążyła sobie odpowiedzieć, bo właśnie dotarła do drzwi kamienicy, przed którymi stał jeżozwierz. Teraz Luśka już wiedziała, że naprawdę nazywał się Filip Grotowski, ale nie zamierzała używać jego prawdziwych personaliów. Dlatego nazywała go Pospolicie Jeżozwierzem, albo szlachetniej, sergburem z dołu. Pod pachą trzymał wielkie kartonowe pudło i gmerał w zamku. Mogę przejść, czy mam tu sterczeć cały dzień, bo sąsiadowi się nie śpieszy. Zamek się zaciął. Sam się zaciął? Nie wiem, czy sam. Może ktoś coś wepchnął do środka. Znając pana opinię, to na pewno byłam ja, przez złośliwość i głupotę, albo tylko przez głupotę. Nie wiadomo. Pani to mnie nie lubi. Czemu miałaby mnie lubić? Przecież ja pana nawet nie znam. To trzeba kogoś znać, żeby nie lubić? Według moich standardów tak, ale zauważyłam, że pan ma inne. Jeszcze się nie wprowadziłam, a pan już mnie nienawidził. Wyluzuj, kobieto. Świat nie kręci się wokół ciebie. Wiem, miałam w szkole geografię. Lepiej pomogłabyś mi z zamkiem. Jasne, żeby potem było na mnie. Niczego nie dotknę. Tak naprawdę to chciała spróbować otworzyć drzwi, by móc wejść do swojego mieszkania, ale była zła, a nikt tak jak gbur z dołu nie nadawał się do tego, by tę złość na niego wyrzucić. Pomożesz mi chociaż odstawić to pudło? Nie, powiedziałam, że niczego nie dotknę. Franca, sam jesteś Franca. Jeżozwierz próbował odłożyć pudło, które omal mu się nie wyśliznęło. Rzeczywiście musiało być ciężkie. Zaklął siarczyście i natychmiast otworzyło się okno na parterze. Co pan, panie sąsiedzie, takie plugastwa pod oknami wykrzykuje? Tu kulturalni ludzie mieszkają, to jest Saska, a nie Praga. Na kijowską sobie pan idź z tym rynsztokiem za przeproszeniem. To zareagował pan Bogdan Wyręba, osiemdziesięciolatek, który zawsze czepiał się luźki za stukanie obcasami, ale w tym właśnie momencie była skłonna wiele mu wybaczyć. I to przy kobiecie takie słowa. Dziękuję panu. Pani nie lepsza, drzecie się już od godziny. Telewizora nie można pooglądać spokojnie, jak przekupy na różycu. Nie dało się nie zauważyć satysfakcji na twarzy gbura z dołu. Trzeba jednak ufać swojemu pierwszemu osądowi, jeśli chodzi o ludzi, pomyślała Luśka. A co to się stało? Zapytał pan Bogdan zupełnie innym tonem. Klucz mi się zaciął, nie mogę otworzyć. Nie jesteś pan pierwszy, było zgłaszane do administracji, ale wiadomo, gdzie to mają. Wkładkę trzeba wymienić. Weź pan dygnij lekutko w drugą stronę. Poszło? No poszło. To teraz pan spróbuj klucz wyciągnąć, ale bez szarpania, a ja zejdę i otworzę. Okno się zamknęło, a po chwili dało się słyszeć otwieranie drzwi i powolne, szurające kroki staruszka. No i proszę, powiedział, ale gdzie się sąsiad pcha? Kobieta przodem przecież. Luśka wymijając jeżo zwierza, zupełnie przypadkiem stanęła mu obcasem na stopie. Tamten syknął i szarpnął nogę. W efekcie zachwiał się, stracił równowagę, a gdy próbował ją odzyskać, upuścił pudło. Ups, coś tam upadło, powiedziała Luśka i wbiegła na schody. Dzień okazał się nie tak do końca stracony, bo dokuczenie sąsiadowi było bezcenne. Rozdział piąty, w którym Luśka bije się z myślami i wygrzebuje bilon z kieszeni. Ze światem coś jest nie tak, skonstatowała Luśka, no bo jak to jest możliwe, że gdy pracujesz, to wszędzie widzisz fajne oferty pracy, wszędzie, dosłownie wszędzie. Wręczcie osaczają, szepczą do ucha, by rzucić dotychczasową posadę i zacząć nową, fascynującą przygodę. Jako listonosz, kierowca autobusu, copywriter, kustosz muzealny, juchas, operator wózka widłowego, magazynier, barman, doradca zakupowy czy optometrysta. Pojawiają się na billboardach, w komunikacji miejskiej, zapychają skrzynkę mailową, zaśmiecają media społecznościowe. A co się dzieje, jeśli po stracie pracy chętnie sięgnęłoby się po jedną z tych propozycji? Znikają, rozpływają się w niebycie, po prostu ich nie ma. Szukasz, przeglądasz internety tylko po to, by się przekonać, że tam, gdzie kiedyś błyszczały super ciekawe oferty pracy, teraz zioną, beznadzieją, czarne dziury. Od momentu bohaterskiego rzucenia odchodzę, minęły dwa miesiące. I luśka czuła się tak, jakby głód zaglądał jej w oczy. I owszem była w tym pewna przesada, ale kto jej zabroni czuć się tak, jak chciała. Na tym właśnie polega problem większości ludzi, że dają sobie prawo decydowania o emocjach innych. Hej, nie powinieneś płakać. Taki ładny dzień, a ty się smucisz. No weź, przestań. Psujesz imprezę samym tylko wyrazem twarzy. No proszę ja Was, jeśli ktoś chce siedzieć na bzdyczony, w samym środku najfajniejszego party we wszechświecie, to pozwólcie mu na to. Jeśli Luśka chciała czuć wyimaginowany głód, zaglądający w oczy, to nikt nie ma prawa jej tego zabraniać. Sama ocena Luźki, która, nie oszukujmy się, nigdy nie była zbyt wysoka, teraz jeszcze spadła. No bo jak to możliwe, że wykształcona, inteligentna, pracowita młoda osoba nie może znaleźć pracy? I to wcale nie w jakimś małym, powiatowym pipidówku, tylko w stolicy. Tu wszyscy od razu znajdują pracę. Wszyscy. Poza Luśką. Zlikwidowała lokatę z zaskurniakami na czarną godzinę by opłacić dwie najbliższe raty kredytu, a w wyszukiwarce wpisała hasła, porozumienie z bankiem i komornik, jednak im więcej czytała, tym bardziej się bała. Ów strach był tym bardziej dokuczliwy, że potęgował poczucie osamotnienia. Najpierw tylko praca, później praca i mieszkanie, którego urządzanie stało się pasją luśki, wypełniały jej dni i nie pozwalały myśleć o tym, że choć otaczają tyle osób, tak naprawdę nie ma nikogo. Oczywiście były, mama, siostry, brat, ale o żadnym z nich nie mogła powiedzieć należę do ciebie, a ty należysz do mnie i dobrze nam z tym. Rodzina znajdowała się zbyt daleko, zarówno geograficznie, jak i emocjonalnie, a tu w stolicy Luźce nie udało się stworzyć jej odpowiednika, tak jak to robią niektórzy, zlepiając z przyjaciół, partnerów i znajomych krąg, w którym czują się akceptowani i szczęśliwi. A ja, czy ja jestem szczęśliwa? Zapytała samą siebie, jednak odpowiadać nie zamierzała. Do pewnych rzeczy wstyd się przyznać. Ot i wszystko. Kiedyś całe dwa miesiące temu była marta, zastępowała luźce siostrę i matkę jednocześnie teraz widocznie uznała, że teraz nie będzie zastępowała nikogo, bo wcześniej wcieliła się w rolę szefowej sucz głupia. Owszem, zdarzało im się kłócić, a nawet przez kilka dni nie odzywać do siebie ale nigdy tak długo jak tym razem i to było niesprawiedliwe, bo przecież Luśka odeszła z pracy, by chronić przyjaźń, jaka je łączyła. Czuła się więc jak idiotka, która chciała chronić coś, czego nie było. Cała ja, pomyślała, ostatnia najwniaczka i zrobiło jej się wstyd za siebie. Nie było miłe źle o sobie myśleć, ale Luśce zdarzało się to często, zwłaszcza w tak zwanych gorszych momentach. Kiedy wszystko szło dobrze, niezwykła samej siebie chwalić, Lecz jeśli coś poszło nie tak, była dla siebie najgorszym krytykiem. Już w podstawówce jak dostała złą ocenę, zupełnie przypadkiem, to musiał być przypadek, bo uczyła się najlepiej w całej szkole. Nazywała samą siebie kapuścianym głąbem i głupią zapominalską purchawką. W domu, gdy mama próbowała pocieszyć ją tłumaczeniem, że przecież nic się nie stało, Pani wie, jaka z Lusi dobra uczennica i tę czwórkę na pewno da się poprawić. Luśka wykrzykiwała, nic nie rozumiesz, niczego nie osiągnę, jestem głupia i będę musiała wyjść za mąż, za kogoś takiego jak zeniu. Mamie robiło się wtedy przykro. Mówiła poważnym tonem, że zeniu to dobry chłopak, a Luśka zrobi ze swoim życiem, co zechce, i na pewno nikt nie będzie jej gonił do zamąż pójścia. To ostatnie było prawdą. Mama, choć tradycjonalistka jakich mało, nigdy nie pchała najmłodszej córki w stronę ołtarza. Zenia wciąż pytała, czy ten kogoś ma, choć dla wszystkich było jasne, że szanse, by zmienił stan cywilny, są zerowe. Luśki nie pytała nigdy. Za to wszyscy inni chcieli wiedzieć, a ty w tej Warszawie to masz kogoś? Słyszała, gdy tylko pojawiła się w rodzinnych stronach. Przywiozłabyś wreszcie kogoś, latka lecą, we wsi gadają, żeś się związała z żonatym, bo jak to, ładna, wykształcona, a chłopaka nie ma. Cóż, irytujące pytania i głupoty, które o niej wygadywali, zaowocowały tylko tym, że Luśka pokazywała się w domu wyłącznie wtedy, kiedy już naprawdę musiała. Mogłabym pojechać, pomyślała. Mam trochę czasu, powiedziałabym, że urlop. Nie, mama od razu pozna, że Luśkę coś gryzie. Będzie drążyć i zadawać pytania, na które nie powinna usłyszeć odpowiedzi. Może zadzwonić do Marty, żeby zapytać co słychać i w ogóle? W końcu tamta zawsze była blisko, jest spora szansa, że jeśli by nie wsparła, to przynajmniej wysłuchała. Gdzie twoja duma? Niech ona pierwsza zadzwoni. Mimo tego napomnienia czuła silną potrzebę sięgnięcia po telefon, a ponieważ pokusę najlepiej zwalczyć inną pokusą, Uznała, że czas iść do kawiarenki na francuską po serniczek. Żadne inne ciasto nie koi smutku tak dobrze jak właśnie sernik, ale cóż się dziwić, żadne nie jest taką mieszanką cukru, tłuszczu, węglowodanów i białka, cudownie smaczną i masakrycznie tuczącą jednocześnie. Myśl o kawałku serniczka i kawie poprawiła Luśce samopoczucie. Napełniła ją przyjemnym ciepłem, które zdawało się mówić, dobrze będzie. Czemu ma być źle? Posiedzi w kawiarni, popatrzy sobie na ludzi, zje coś słodkiego, kawy się napije i z nową energią ruszy na poszukiwanie pracy. Sięgnęła po kartę i wtedy przypomniała sobie własny, surowy zakaz używania tejże. Debet nie był czymś, na co mogła sobie teraz pozwolić. Wytrząsnęła drobne sportmonetki. Tak, to naprawdę były drobne. Może płaszcz, setki różnych reszt wrzucała przecież do kieszeni, jeśli setki, to wyrażone w groszach. Podobnie z torebkami, tam też znalazła trochę bilonu, ale wszystko to razem nie wystarczyłoby ani na serniczek, ani na kawę. To koniec, pomyślała Luśka i wtedy zadzwonił telefon. Rozdział szósty, w którym Marta przychodzi z pomocą. No, może nie do końca. Zdaniem luźki język polski cierpiał na brak właściwych słów w kategorii określenie przestrzeni domowej i mieszkalnej. Bo czy można nazwać dużym pokojem przestrzeń 10 metrów kwadratowych? Czy przybrudzona kanapa na środku czyni pomieszczenie salonem? Powinny być jakieś adekwatne nazwy. Coś między staromodną bawialnią a nowoczesnym livingiem. Czy ty mnie słuchasz? Oczywiście, można przecież słuchać i rozważać jednocześnie, Zwłaszcza gdy siedzi się w małym, zagraconym pokoju, który służył Marcie do wszystkiego. Tu pracowała, jadła, wypoczywała i bała ganiła. Oj, jak bała ganiła. Spojrzała na przyjaciółkę. Marta ewidentnie była na nią zła, kompletnie niepojęte, bo przecież to Luśka była zła na Martę. Słusznie i bez oszustw miała do tego większe prawo. Jednak tamta kompletnie nie chciała dopuścić do siebie logicznej argumentacji. Co też ty wygadujesz? Nawrzeszczałaś na mnie przy całym zespole. Od dawna byłaś niesubordynowana, ale ten ostatni wyskok, jakby tego było mało, od razu się zwalniasz. Żadnego porozmawiajmy, wyjaśnijmy to sobie. Kilka dni wcześniej Marta zatelefonowała i tonem nieznoszącym sprzeciwu oznajmiła, że muszą się spotkać i porozmawiać. Luśka ociągała się ze spotkaniem, żeby dać odczuć byłej szefowej, że nie leci do niej jak na skrzydłach. No bo przecież nie leciała. Nawet trochę się spóźniła. Umówiły się u Marty, choć umówiły się jest pewnym nadużyciem, bo po kilku dniach luśkowego zwlekania przyjaciółka zadzwoniła i po prostu uznała, że muszą porozmawiać i żeby luśka następnego dnia po 16 do niej przyszła. Jutro nie mogę. Jasne, no dobra, to w czwartek. Marta rozłączyła się, widocznie uznając rozmowę za skończoną. Luśka mogła wysłać wiadomość, że coś jej wypadło i odłożyć spotkanie, Mogła odkładać je tak długo, aż w końcu Marta zaakceptowałaby fakt końca przyjaźni i nie trzeba by było wysłuchiwać tego wszystkiego, co miała do powiedzenia. A nie oszukujmy się, jak już Marta zaczęła gadać, trudno ją było powstrzymać. Gdy była w dobrym nastroju, mówiła dużo, ale gdy była zła, wylewała się z niej słowna niagara. Fajnie byłoby mieć to już za sobą. Niestety, Luśka nie posłuchała głosu instynktu, który na całe gardło darł się. Tylko nic nie mów. I rzuciła jeden czy dwa argumenty na swoją obronę. Każdy z nich był jak szpikulec do odźgania w dupę furii, która siedziała w Marcie. Zerwała się gwałtownie, w zasadzie obie się zerwały, i Marta i Furia, i zaczęła od początku, że od dwudziestu lat, że zawsze razem, że wsparcie, przyjaźń, pomoc. Mieszkanie Marty, po którym rozglądała się Luśka, bo słuchanie drugi raz z rzędu tego samego mogło się skończyć śmiercią z nudów, dziwnie nie pasowało do właścicielki. Moje jest takie jak ja, myślała, ślicznie urządzone, harmonijnie łączące klasykę z nowoczesnością. To wygląda tak, jakby Marta zatrudniła pijanego dekoratora daltonistę, przekonanego, że projektuje wnętrze dla czterolatki. Jednorożce na LSD żygające tęczami nie dałyby rady stworzyć takiej kupy kolorów. A przecież Marta była szara. Ubierała się na szaro, w sklepach wyszukiwała praktyczne, szare przedmioty, które potem owijała w szary papier i dawała w prezencie. Luśka miała w kuchennej szafce specjalną półkę na te rzeczy. Sięgała tam tylko, gdy przyjaciółka zapowiedziała wizytę. Ty może patrz na mnie, kiedy do ciebie mówię. Przecież patrzę. Nieprawda, wodzisz wzrokiem dookoła. Marta zupełnie rozminęła się z powołaniem. Powinna być nauczycielką, wychowawczynią trudnej młodzieży, a już najlepiej strażniczką więzienną. To, z jaką łatwością przychodziło jej przywoływanie ludzi do porządku, było godne pozazdroszczenia. Marnowała się w small biznesie. Ktoś mógłby powiedzieć, że przynajmniej dobrze zarabiała, ale to żaden argument, no bo po co pieniądze komuś, kto wydaje je na rzeczy szare i praktyczne? Nie męczą cię te kolory? Zmieniasz temat, to bardzo dojrzałe. Nie zmieniam tematu, po prostu chciałam. Marta nie była zainteresowana tym, co Luśka chciała powiedzieć. Musiała być bardzo zła, bo na ogół natychmiast reagowała, gdy padały słowa chcę, potrzebuję, trzeba mi. Miała wewnętrzny imperatyw nakazujący spełnianie potrzeb innych ludzi. Najczęściej spełniała potrzeby przyjaciółki. W dalszej kolejności byli mama, tato, brat, bratowa i bratanek. Powinna mieć kogoś, kto by się o nią troszczył, jakiegoś porządnego faceta. Niestety, Marta, tak samo jak Luśka, była singielką. Dlaczego my nikogo nie mamy? Marta urwała w pół słowa i popatrzyła na Luśkę karcącym wzrokiem. Naprawdę chcesz mi przerwać? Pytało spojrzenie, od którego zimny dreszcz przebiegał po plecach. Wiem, że nie skończyłaś. W ogóle nie wiem, co mnie podkusiło, żeby ci przerywać. Ale tak niespodziewanie przyszło mi do głowy, że jesteśmy fajne, wykształcone, dobrze zarabiamy, mamy mieszkania i pieniądze no ja akurat nie, ale to przecież chwilowe a nie mamy facetów. Właśnie dlatego, Marta westchnęła, widać było, że toczy wewnętrzną walkę, czy kontynuować pogadankę na temat niedojrzałości emocjonalnej przyjaciółki, czy usiąść obok niej na kanapie. Po twarzy można było poznać, że to zacięty bój, dlatego Luśka postanowiła przechylić szale zwycięstwa na stronę swojego faworyta. Siadaj, klepnęła miejsce obok, tylko najpierw przynieś wino. Teatralne westchnienie miało wyrazić ubolewanie nad jej zachowaniem. Na szczęście był to element przedstawienia i Marta w końcu zeszła ze sceny. Wróciła po chwili z winem, kieliszkami i korkociągiem. Wino było białe, bo szarego nikt nie produkuje. Jeśli ktoś zacznie, Marta kupi pierwszą butelkę. Wiesz, że przyjmą cię z powrotem, powiedziała, nalewając im wina. Nie chcę wracać. Kilka dni temu szef mnie pytał, co u ciebie i takie tam. Porozmawiam z nim o twoim powrocie, jeśli chcesz. Nie, nie chcę. Marta włączyła skaner emocjonalny. Serio, nie musisz się tak we mnie wgapiać, bo przecież cię znam i wiem, że czasem, czasem potrafię być uparta i głupia i unoszę się dumą. Oraz pychą. Unoszę się wszystkim, czym tylko zechcesz. Luśka objęła Martę, przyciągnęła ją do siebie i pocałowała w czubek głowy. Uważaj, wino! Białe, nie będzie widać plamy, a nawet jeśli to, nie zrobi ona różnicy. Uśmiech Marty był kwaśny jak papierówki przed odpustem w grudku, dlatego Luśka jeszcze mocniej ją przytuliła. Źle mi w tej robocie bez Ciebie. Ze mną było jeszcze gorzej. Poza tym ja szczerze mówię, że nie chcę wracać. Aż do momentu, w którym padły te słowa, Luśka miała przekonanie, że chce, że gdzieś w środku siedzi w niej przygarbione pragnienie powrotu, trochę smutne, trochę złe. Tym przekonaniem dałoby się wiele wyjaśnić. Złość na Martę, niemożność znalezienia pracy, żal do siebie i świata, milion bzdurnych tłumaczeń, które układała w głowie, a którymi miała raczyć ludzi w pracy, gdy już tam wróci. Nie wróci. Przygarbione pragnienie wstało i poszło sobie. Kiedy? Nie wiadomo. To co chcesz zrobić? Nie wiem, ale wiem, że nie chcę wracać do pracy, która mnie drenuje. Od lat nie daje satysfakcji, a moja szefowa to sucz. Uważaj, co mówisz. Marta pogroziła jej palcem. Ona tu jest! dodała konfidencjonalnym szeptem. Kończyła czwarty kieliszek wina i wchodziła w fazę marciochy, równiachy, z którą wyjdziesz na fajka za pap przy najmroczniejszej uliczce w najbardziej szemranej dzielnicy. Potrzebuję czegoś nowego, czegoś dobrego dla mnie. Wyjazdu do spa? W chwili obecnej nie stać mnie nawet na wyjazd do ciebie. Będę musiała wracać piechotą. Nie bój żaby, odwiozę cię. Marta zdecydowanie nie powinna już pić. Były chwile, w których Luśka żałowała, że przyjaciółka nie ma samochodu i prawa jazdy, ale ta do nich nie należała. Po prostu zostanę na noc, tak będzie najlepiej. Skłamała, bo myśl o obudzeniu się z kacem w mieszkaniu przyjaciółki wzbudzała w niej obsesyjny lęk. Poczeka, aż Marta zaśnie i wymknie się cicho, zostawiwszy na stole kartkę z informacją, że się wcześniej obudziła, nie mogła zasnąć, nie chciała przeszkadzać. Dorysuje do tego tuzin serduszek i będzie dobrze. Będzie jak na studiach, pamiętasz? Co miała nie pamiętać? Marta, która nie mogła się poszczycić mocną głową. Może dlatego, że wywodziła się z rodziny inteligenckiej, pierwsza traciła kontakt z rzeczywistością i to na luźkę spadał obowiązek trzymania włosów przyjaciółki w kiblu, pilnowania by ktoś jej nie wykorzystał, holowania do akademika i zdejmowania butów. Jeszcze przez kwadrans, może dłużej, udawała, że są w stanie prowadzić normalną rozmowę, w końcu się poddała i kazała Marcie iść spać. Asystowała, gdy tamta kładła się do łóżka. – Gdzie było twoje poczucie estetyki, gdy kupowałaś tę pościel? – zapytała nieprzytomną przyjaciółkę. I sama sobie odpowiedziała – pewnie to z wyprzedaży, wiesz, że nie musisz kupować ohydnych rzeczy na wyprzedażach, stać cię na dobrej jakości produkty w normalnej cenie. I westchnęła, bo przyszło jej do głowy, że jeszcze moment, a sama będzie musiała łapać okazję, ale na pewno, choćby była nie wiadomo jak zdesperowana, nie kupi sobie pościeli w jednorożce. Przechodząc przez salon, zgarnęła ze stołu butelki po winie, z zamiarem wstawienia ich pod zlew. Ostatnim, czego potrzebowało mieszkanie Marty, był zapach skwaśniałego wina. W jednej z butelek na dnie został jeszcze niepełny kieliszek. Luśka rozważała, czy wypić, czy wylać. W końcu niechęć do marnotrawstwa zwyciężyła. Kieliszki wstawiła do zlewu, butelki umieściła obok kosza na śmieci i rozpoczęła poszukiwania kawałka kartki. Marta miała taki koszyk, do którego wrzucała ulotki, korespondencje i wszystkie inne ważne i mniej ważne papiery. Luśka grzebała w nim bez skrępowania. W końcu znalazła pismo od administracji, przypominające o zebraniu wspólnoty. Marta na pewno w życiu nie poszła na takie spotkanie. Co innego Luśka, ona się angażowała. To jej pomysłem była sąsiedzka zbiórka elektrośmieci co pół roku i wymiana ich na sadzonki. W ten sposób tanim kosztem zagospodarowano spory kawałek wspólnego ogródka. Marta nigdy nie wystąpiłaby z taką inicjatywą. Po raz tysięczny Luśka wyraziła zdziwienie tym, że osoba tak niezaangażowana, wprost totalnie nieogarnięta jak Marta, dostała awans, a ją, przedsiębiorczą Luśkę, pominięto. Mówi się, że życie jest niesprawiedliwe, ale tak naprawdę to ludzie po prostu zarzucili zwyczaj używania swoich mózgów. Gdyby ich szef zrobił użytek z tego, co ma w czaszce, a konkretnie w mózgoczaszce, to zauważyłby, że Luśka bardziej się przykłada, jest sumienniejsza, bardziej kompetentna, wychodzi z inicjatywą, bryluje na statusach, nigdy się nie spóźnia i ma lepsze relacje z zespołem. Ale nie, on wolał wziąć pierwszą z brzegu osobę i mieć to z głowy. Dobrze, że akurat sprzątaczka nie przechodziła obok gabinetu, bo to ją by awansował. Masz żal wyznała szczerze i szczerze odpowiedziała samej sobie że owszem trudno nie mieć zwłaszcza że awans marty stanowił początek serii zdarzeń która ostatecznie doprowadziła do tego że dziś luśce głód zaglądał w oczy metaforyczny głód owszem jednak niewiele czasu trzeba by stał się realny gdy z dna koszyka wyciągała długopis z pomiędzy papierów wypadła wizytówka już miała ją wrzucić z powrotem ale coś kazało jej popatrzeć na mały prostokąt z kartonu. Wewnętrzny głos, zwany intuicją, podpowiadał, że to może być ważne. Przyjrzała się. Nie, to tylko zwykła wizytówka Agencji Nieruchomości. Pewnie Marta szuka nowego lokum. Słusznie, bo to, to nie jest dobre miejsce. Właściwie odkładała już kartonik, gdy jej wzrok padł na rewers. Była tam odręczna notatka. Zastanów się, ten job czeka na Ciebie. I numer telefonu. Ten job? Kto u Licha Ciężkiego tak mówi? Jełop jakiś. Jełop nie jełop, chciał dać pracę Marcie. Nie, to zdecydowanie nie w porządku, gdy ktoś dostaje awans i propozycję pracy, a ktoś inny jest bezrobotny. Ostatnią w miarę logiczną myślą Luśki było, że życie nie jest sprawiedliwe, a ludzie... Ech, szkoda gadać. Rozdział siódmy, w którym Luśka się budzi, dziwi, a później chwyta za telefon. Człowiek uczy się całe życie. Luśka na przykład nabyła cenną wiedzę, że 200 ml bełta z dna butelki lepiej wylać do zlewu niż wlać w siebie, bo może stać się kroplą, która przeleje czarę. Cały wieczór trzymała się świetnie, a ten ostatni kieliszek sprawił, że świat zaczął tańczyć. Na szczęście udało jej się dotrzeć do domu. I zwalić się do łóżka, zasnęła natychmiast. Obudził ją zapach kawy, jak wspaniale. Nie ma nic przyjemniejszego niż filiżanka mocnej kawy pitej późnym rankiem, po nocy, gdy ciut się przesadziło z alkoholem. Ale mnie ścięło, powiedziała do siebie, nigdy więcej, za stara jestem na takie rzeczy. Przynajmniej nie musiała iść do pracy. Nie bez satysfakcji pomyślała o Marcie. Która na pewno się spóźniła, ma wymiętolony żakiet, jej oddech śmierdzi bardziej niż pachy Adama, na statusie nie może się skoncentrować, a stukot szpileczek Basi odbija się echem w czaszce. Bez gwałtownych ruchów, upomniała sama siebie przed otwarciem oczu. Mózg ma się wystarczająco kiepsko, nie można mu dokładać wrażeń. Najwolniej jak tylko mogła, otworzyła oczy. Poduszka była zielona, Luśka zamknęła oczy. Coś jest nie tak. Zielony to kolor, który uwielbiała. W przyrodzie. We wnętrzach go nie znosiła, źle się komponował. Stworzyć ciekawą aranżację z przewagą zieleni było naprawdę trudno, bo albo biel, szarości i naturalne drewno, albo popart. Jasne, można było iść w stronę klasyki złota i brązów, ale nie oszukujmy się, wyglądało to dobrze w pokoju o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Mniejsze pomieszczenia od razu zaczynały przypominać klatki na króliki. Dlatego jedyne, co w mieszkaniu luśki miało kolor zielony, to wężownice. Kołdra też była zielona. Może jednak została na noc u Marty? Nie, to niemożliwe. Po pierwsze pamiętała co nieco z drogi powrotnej. Po drugie, Marta nigdy nie kupiłaby pościeli tak dobrej jakości. Podniosła się powoli i rozejrzała. Ładnie tu było nowocześniej z pazurem. Tapicerowany zagłówek, tapeta w duże liście, sporo czerni. Hotelowo. To może być logiczne wytłumaczenie coraz intensywniejszej woni kawy. No bo przecież w swoim mieszkaniu byłaby sama nie miałby kto uruchomić ekspresu. A jeśli majtki i spodnie tkwiły dokładnie tam, gdzie je wczoraj zostawiła, czy też założyła. Jak się właściwie mówi, później to sobie wygoogla. Ważne, że miała je na sobie. Więc nawet jeśli ktoś ją zwiódł, uwiódł i zawiódł do tego pokoju hotelowego, to w zamian nie dostał tego, czego się spodziewał, bo może i zdołałby zdjąć te wyjątkowo obcisłe spodnie, lecz już nie miałby szans, by je na nią z powrotem naciągnąć. Ponieważ zlekceważyła robienie wszystkiego powoli, gdy wstawała, zakręciło jej się w głowie, a żołądek niebezpiecznie podjechał do góry. Dobrze, że tylko piły. Na nocnym stoliku leżała jej torebka, podobnie jak właścicielka, wydawała się nienaruszona. W nagłym przebłysku optymizmu, Luśka dostrzegła dobrą stronę braku zasobów finansowych. Człowiek nie może zostać okradziony. Uznała jednak, że będzie się tym cieszyć wtedy, gdy już opuści pokój, który nie wydawał jej się już pokojem hotelowym. Miał taki mieszkalny charakter. Do połowy wypalona świeca sojowa, kilka książek na drugim z nocnych stolików, na fotelu zwinięty sweter z szarej wełny. Sweter wydawał się niepokojąco znajomy. No i szafa. W pokojowych hotelach nie montuje się szaf na całej długości ściany. Jesteś w czyimś mieszkaniu, idiotko? Uciekaj, póki czas! Ruszyła ku drzwiom z torebką w jednej, a dezodorantem w drugiej ręce. Głos rozsądku przypominał, jak nierozważną była osobą. Puszczała mimo uszu opowieści matki o tych wszystkich strasznych rzeczach, o których mówiono w telewizji, dotyczących porwań i morderstw młodych kobiet. Wszystkie one wracały samotnie do domu po nocy. Czemu tak robiły? Bo były głupie i nie chciały przenocować u przyjaciółki, tylko dlatego, że miała pościel skory w różowe koniki z rogami na czołach. Porywacz był w mieszkaniu, w kuchni. Pogwizdywał, może uda jej się przemknąć, jeśli nie, pryśnie mu w oczy dezodorantem. Drzwi na pewno są zamknięte, trzeba przekręcić zamek, zamiast tracić czas na szarpaninę. Nie powinna była wychodzić z pokoju, tylko zadzwonić po policję. Nie, na pewno zabrał komórkę. Był porywaczem, nie idiotą. Odwrócił się. Nie był porywaczem. Czy pani zamieniła się na mózg z minogiem? krzyknął trąc twarz ścierką, dezodorantem w oczy. Przepraszam, bąknęła zawstydzona. To był sąsiad, ten z piętra niżej. Gbór z dołu. Teraz już wiedziała, dlaczego sweter wydał jej się znajomy. No, ja myślę, że pani przeprasza. I mam nadzieję, że pani głupio. Pochylił się nad zlewem i ochlapał twarz wodą. Wpada tu pani w środku nocy, pijana w trzy dupy. Opowiada historię o jakiejś marcie, co wszystko pani zabrała, a potem najspokojniej w świecie włazi pani do mojej sypialni. Spoko, ja rozumiem, gorszy dzień. Nawet kawę pani zrobiłem. A pani mi po oczach? Za co? Nie odpowiedziała. Rzuciła się do drzwi, które o dziwo nie były zamknięte na zamek i co sił popędziła do siebie. Odgrodzi się od sąsiada i tego całego wstydu. Zamknie się w swoim mieszkaniu. Klucze. Gdzie są klucze? Powinny być w torebce. Zgubiła. Nożesz. Klucze pani zostawiła. Usłyszała z piętra niżej. Zeszła. Bez słowa wzięła klucze i jeszcze raz uciekła. Owszem, w życiu luśki zdarzyło się kilka naprawdę żenujących sytuacji, ale ta, ta była epicko żenująca. O czymś takim można opowiadać na spotkaniu integracyjnym, jako przygodzie jednej znajomej, innej znajomej, bez strachu, że ktoś w to uwierzy. Taka miasteczkowa bajeczka lata dwudzieste XXI wieku, koloryzowana. Następnym razem, choćby nie wiem co, przenocuję u Marty, obiecała sobie. Myśl o przyjaciółce, która teraz walczy z kacem w biurowej rzeczywistości, nie była już taka satysfakcjonująca. Potrzebowała strumienia gorącej wody, by zmyć z siebie pot, i miała nadzieję, że to się uda, te wszystkie nieprzyjemne emocje, którymi czuła się oblepiona. Nie bez problemów wyzwoliła się ze spodni, nim wrzuciła je do kosza na pranie, sprawdziła kieszenie, bo nie ma nic bardziej irytującego niż złotówka, raz po raz uderzająca o drzwiczki pralki. Wizytówka? Skąd ma tę wizytówkę? Dziury w pamięci, które może się kiedyś wypełnią, może nie, były bardzo frustrujące. Tak czy inaczej spotkała kogoś, mężczyznę, który dał jej wizytówkę, i jeszcze napisał, że ten job czeka na luśkę. To miłe i nawet trochę zabawne. Ten job, zachichotała, gdy tylko wyszła spod prysznica, od razu wystukała numer z tej strony Luisa, ale pewnie przedstawiłam się jako Luśka. Dzwonię w sprawie pracy. Mhm. Mm My się znamy? Tak, ale też i nie. Wydaje mi się, że mogłam mieć nie najlepsze ontre i choć klasyk mówi, że nie ma się drugiej szansy, żeby zrobić pierwsze wrażenie, ja chciałabym zadać temu kłam. Zapomnijmy więc o naszym wcześniejszym spotkaniu i umówmy się na drugie, na którym będę mogła zachwycić cię moją elokwencją wykształceniem, doświadczeniem i szeroko rozumianym urokiem osobistym. Jej rozmówca się roześmiał. Masz gadane. W tej branży to ważne. Spotkajmy się o dwunastej, żebyś mogła mnie zachwycić. Okej? Okay? Oczywiście, szefie. Gdyby jej głos był żołnierzem, to właśnie by salutował. Rozdział ósmy. W którym Luśka przestaje być bezrobotna. Podobno, gdy los zamyka drzwi, to otwiera okno. W życiu luśki zdarzyło się coś odwrotnego. Los zamknął okno, które w dodatku było zbyt wysoko, by mogła się do niego dostać, ale na oścież otworzył główne wejście. Jakby chciał powiedzieć, przeszłaś próbę, zdałaś egzamin z cierpliwości i poświęcenia, czas na coś naprawdę fajnego w twoim życiu. To nie będzie Lusiu praca, to będzie przygoda. Choć miała bardzo mało czasu, udało jej się dotrzeć na samo spotkanie kwadrans przed dwunastą. Pokazała dziewczynie w recepcji wizytówkę, którą wzięła z domu, powiedziała, że jest oczekiwana, co zabrzmiało super profesjonalnie, i że poczeka. Usiadła na szerokiej kanapie przy front desku i porządkowała dokumenty w teczce. To znaczy, udawała, że je porządkuje, bo były ułożone idealnie. Szkoda, że nie można było do niej włożyć świadectwa z trzeciej klasy liceum, same szóstki, i dyplomu z wojewódzkiego konkursu recytatorskiego, drugie miejsce, ale tylko dlatego, że pierwsza była siostrzenica kuratora oświaty. Zawsze jesteś taka punktualna? Jeśli sytuacja tego wymaga, bywam nawet punktualniejsza, odpowiedziała i poszła za nim do gabinetu. Nazywał się Hubert Nowak, co wiedziała z wizytówki, ale jego twarz, Niczego, kompletnie niczego, luźce nie mówiła. Dobrze chociaż, że nie jest to mój sąsiad z dołu, pomyślała. To dopiero byłaby zabawna historia. Zabawna dla kogoś innego, bo dla niej zawstydzająca na Maksa. Hubert przyglądał jej się badawczo. Włosy teraz są spięte, wyjaśniła powód, dla którego wyglądała inaczej niż w nocy. Tak jest profesjonalniej. Czytałam bardzo dobrą książkę amerykańskiej profesor zajmującej się sprawami wizerunku, która poświęciła cały rozdział fryzurom. Szanse na sprzedaż klientowi czegokolwiek spadają o 20% w przypadku, gdy włosy są rozpuszczone. A czy wiesz, że mężczyźni z długimi włosami związanymi w kucyk mają zaledwie 10% szans na sprzedanie czegokolwiek? Nie wiedział. Uznał, że to bardzo interesujące, a Luśka obiecała, że wyśle mu link do tej pozycji, Znajdzie ją na Amazonie po angielsku, bo nikt nie zadał sobie trudu, by coś tak przydatnego przetłumaczyć na polski. Może lepiej niech tak zostanie? Hubert się uśmiechnął. Każdego dnia walczymy tu o klienta. Przyda nam się trochę wiedzy, której nie ma konkurencja. A teraz nim sekretarka przyniesie kawę. Powiedz coś o sobie. Luśka pominęła wiejskie korzenie i zaczęła od swoich własnych poszukiwań mieszkania. Wydaje mi się, że moja agentka popełniła zasadniczy błąd. Ona nie czuła, że sprzedaje mi dom, a o to właśnie chodzi w tej branży, prawda? By realizować ludzkie marzenie o własnym domu. Chciała jeszcze pociągnąć temat, dodając coś o tęsknocie, babuni w okieneczku, ciasteczkach z pieca, dzieciństwie, lecz wyraz twarzy Huberta mówił wyraźnie, że zrobiła wrażenie i jeśli doda choć jedno zdanie, to tylko rozwodni. Powiem ci szczerze, Lu, Zawahał się. Luisa, Luśka, Lulu, Lucyna, wybieraj. Każde jest dobre. Luisa i Lucyna to nie jest to samo imię. Wiesz, coś w stylu Aniela i Angelika. To samo tylko w różnych językach. Nie, to nie jest to samo. Wszyscy mówią do mnie Luśka, ale mam dwa imiona i używam obu. Długa historia. Taka naprawdę długa, czy z tych, o których ludzie mówią, że długie, a to w zasadzie są dwa zdania. Długa. Mina Huberta mówiła wyraźnie, że nie jest zainteresowany. Może być Lucyna? Zapytał. Nie chcę cię obrazić, ale imię w tej branży to rodzaj fundamentu. Na przykład Hubert brzmi jak drewniany dębowy parkiet. Słyszysz to? Hubert powtórzył. Luisa zapasuje do artystki. Kogoś, kto robi bransoletki z koralików. Za to Lucyna, Lucyna brzmi jak gazobeton, pomyślała Luśka. Brzmi jak marmurowy blat w kuchni. Rozumiesz, coś trwałego, co sprawdzi się w każdych warunkach. Ma facet wyobraźnię, nie ma co. Marmurowy blat kuchenny. Na głos przyznała mu rację i zapytała, czy kawa jest testem. Jeśli odniosę kubek do kuchni i go umyję, uznasz, że poczułam się częścią zespołu i dasz mi szansę? Roześmiał się. Słyszałem o tym teście, ale nie, nie stosuję go. Po prostu ta robota czekała na kogoś, kto ma problem z podjęciem decyzji. Trudno, jego strata. Wstał i wyciągnął rękę. Witaj w domu, Lucyno. Wszystko potoczyło się w tempie szybkich i wściekłych. Bieg korytarzami. Szef u siebie? Poznajcie się, to sekretarka prezesa pani Ela, nieoceniona. Szefie, nasz nowy nabytek, Lucyna. Lucyno to nasz prezes, pan Aleksander Dobraniecki. Nawet nie wiesz, jak cię potrzebowaliśmy. Teraz do kadr. I pognali tak szybko, że Luśka ledwo zdążyła pomyśleć ludzie, ależ ten prezes przystojny. Tu wypełni, tu podpisz, biurko, laptop, uśmiechnięci ludzie, którzy, jak się okazało, wcale tu nie pracują. Tu masz segregator ze wszystkimi informacjami. Naucz się tego na jutro. No coś, ty to żart na pojutrze. Dużo haha i hihi. Hi. Jeszcze tylko ustalenie terminów szkoleń z RODO i BHP i... Na dziś to wszystko. Widzimy się jutro. Luźce kręciło się w głowie. Emocjonalny rollercoaster niósł ją od euforii, bo nareszcie miała pracę i wszystko wskazywało, że będzie to fajna robota, po totalne zwątpienie. Co zrobi, jeśli się nie sprawdzi? Trzy miesiące okresu próbnego. Jeśli w tym czasie nie sprzeda jakiejkolwiek nieruchomości, pożegnają się z nią z równym entuzjazmem, z jakim ją w tej chwili witali. A przecież rynek nieruchomości to trudny temat. Do Luśki wracało wspomnienie składania wniosków kredytowych, czekania na decyzje, donoszenia nowych dokumentów i zaświadczeń. Wszystko to jeszcze przed COVIDem, gdy świat był jakoś tak po prostu łatwiejszy, do tego wszystkiego bolała ją głowa. Chyba jest już za stara na zarywanie nocy i przesadzanie z winem. Luśka, co za wstyd! Usłyszała w myślach głos mamy. Odzywał się wielokrotnie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy uświadamiała sobie, jak bardzo różni się prowadzone przez nią życie od tego, które było udziałem mamy i siostry. Nie tak cię wychowałam, dodał głos młoda kobieta i pije. Co by ludzie powiedzieli? Mogłaby odrzec, że nie zna owych ludzi, co to mają coś do powiedzenia na jej temat. Poza tym każdemu zdarza się wypić. Przecież ona nie jest jakąś patologią. Normalna trzydziestolatka z pracą, mieszkaniem, przyjaciółką i sukcesami zawodowymi na koncie. Taka normalna a chłopa nie ma. Tym razem odezwał się głos Grażyny. Dla siostry każda bezdzietna panna po dwudziestym czwartym roku życia była nieszczęśliwym dziwadłem. Kiedy mnie dobrze tak jak jest, upierała się Luśka, i kogo ty próbujesz oszukać? Siostry i mama nie chciały uwierzyć że można być zadowoloną z życia, gdy jest inne od tego, jakie same prowadziły. W życiu kobiety chłop obowiązkowo być musi. Marny z niego pożytek? Cóż z tego ważne, że portki w domu? Trochę tak, jakby kobieta bez mężczyzny stanowiła tylko połowę czegoś, co jako owa połowa jest nieistotne, niedostrzegane. Dopiero w parze z facetem jako całość nabiera znaczenia, stawała się widoczna. Jeśli dodatkowo partner był zamożny albo zaradny, Podnosił jej prestiż, tak jak z Kryśką, cóż z tego, że ten jej wybranek stary i brzydki, skoro przyjeżdżał do wsi czerwonym Porsche, przez to wszyscy okazywali Kryśce szacunek i zazdrościli jej tego zagranicznego życia, że między sobą gadali, że poleciała na jego kasę, bo od małego była z niej niezła cytra i lafirynda nie miało znaczenia, przynajmniej dla Kryśki, niech sobie gadają, przecież to z zazdrości. Może i o mnie gadają z zazdrości zapytała tego głosu w głowie. zamiast odpowiedzi usłyszała pogardliwe: „fy! Nie powinna była sobie pozwolić na te myśli. Nie teraz, gdy należało się cieszyć ze znalezienia pracy. To właśnie wynikło z lekkiego nadużycia alkoholu. Dzięki temu znalazła pracę, fajną, perspektywiczną i dobrze płatną. Głos chciał coś powiedzieć, ale kazała mu się przymknąć. Nie musiała okazywać szacunku, tak naprawdę nie był to głos matki, tylko wewnętrzny krytyk Luśki, który ostatnio nieco się rozpanoszył. Tak bywa, gdy człowiek zaczyna tracić wiarę w siebie. Czytała poradniki psychologiczne, wiedziała więc co nieco. By nadać myślom inny bieg, wyjęła telefon i zadzwoniła do Marty. Nie upłynęła nawet doba od chwili, gdy się pożegnały, a Luśka miała wrażenie, że minął cały wiek. To przez te wszystkie wrażenia. Jak się czujesz? Zapytała na przywitanie. Nie krzycz. Głos Marty przypominał hatifnata. Był blady i drżał. Wypij izotonik. Wypiłam tyle izotoników, że rozważam przeniesienie się z lapkiem do łazienki. Bo wciąż biegam, siusiu. Z tym winem było coś nie tak. O, zdecydowanie było coś nie tak z tym winem. Konkretnie ilość. A ty znowu nie rozłożyłaś sobie kanapy, wyrzuciła jej Marta. Mówiłam przecież, że ma funkcję spania. Wolę na złożonej. Tylko budzisz się potem w nocy i wymykasz jak kochanek z Tindera. Miałam nadzieję na poranną kawę. Luśka wolała nie myśleć o dzisiejszej porannej kawie. I tak bym nie mogła. Miałam spotkanie w sprawie pracy, skłamała. Wczoraj nic nie mówiłaś. Fakt, spontaniczne kłamstwa to nigdy nie jest dobry pomysł. Bo to nie było nic pewnego. Przed zaśnięciem sprawdziłam pocztę i okazało się, że przysłali potwierdzenie. Prawie o dziewiątej wieczorem. Wyobrażasz sobie? Marta prychnięciem wyraziła pogardę dla takiego braku profesjonalizmu. Czyli już jesteś po spotkaniu? Pytać, nie pytać? Pytać. Tamta pisnęła z ekscytacji. No dobra, powiem ci, ta praca otwiera całkiem nowy etap mojego życia. To coś świeżego, kreatywnego. Kwiaciarnia? Nie aż tak kreatywnego. Zostałam agentką nieruchomości. Cisza. Myślisz, że to nie dla mnie? Nie, super. To świetnie do ciebie pasuje, tylko chyba myślałam o czymś podobnym dla mnie. Wiesz, co mówią o wielkich umysłach? Mimo, że Marta nie odpowiedziała, Luśka miała nadzieję, że wywołała na twarzy przyjaciółki ten ciepły uśmiech, który tak lubiła. Muszę wracać do pracy, ale wiedz Lusiu, że bardzo się cieszę, serio. Nie brzmiało to tak, jakby naprawdę bardzo się cieszyła. Pewnie nie miała siły na więcej entuzjazmu. Też bardzo się cieszę, ale opijać tego nie będziemy. Pójdziemy na jakieś fajne jedzenie, okej? Okay? O jedzeniu też chwilowo nie mogę myśleć, ale jasne, zdzwonimy się. Powiedziałam coś nie tak? Zapytała sama siebie, wkładając telefon do torebki. Marta wydawała się taka przygaszona. nie ma co wymawiać sobie, że to tylko kac. Zdecydowanie nie przyjęła dobrze wiadomości o nowej pracy Luśki. Może miała nadzieję, że wrócę. Na pewno Marta nie lubi zmian. To, co się działo między nimi ostatnio, musiało być dla niej trudne. Egoistka ze mnie westchnęła. Przy najbliższej okazji otworzy się przed Martą i powie kilka słów przeprosin. Tak trzeba, choć łatwe to nie będzie. Ale przecież to jej najlepsza, najbliższa przyjaciółka i zasługuje na szczerość. Teraz kawa i segregator. Jeśli faktycznie Luśka znalazła nowy dom, to musi stać się najlepszym z jego mieszkańców. Rozdział 9, w którym Luśka poznaje nowy dom i rządzące w nim zasady. Pierwszą rzeczą, której dowiedziała się zaraz po rozpoczęciu nowej pracy, było to, że prezes jest faktycznie do wzięcia. Tą informacją podzieliła się szefowa ochrony budynku, Tamara, gdy czekały aż Jakub, który wyglądał jak suseł wygrzebany z norki w grudniową noc i tak samo kontaktował, przygotuje identyfikator dla Luśki. To trafiłaś kochana, powiedziała tamta z pewnym współczuciem. Myślisz, że źle? Źle to nie, firma fajna. Wszyscy tutaj zazdroszczą nam tych koszy prezentowych. O czas mi chodzi. Teraz będzie u was gorąco. Oczywiście Luśka nic nie rozumiała, ale ponieważ Jakub się guzdrał, czego innego można się spodziewać po suśle wyrwanym ze snu zimowego, Tamara opowiedziała jej wszystko, co tu do nich dochodziło z góry. Prezes miał lat pięćdziesiąt jeden i kochał trzy rzeczy: Ładne budynki, ładne budynki i ładne budynki. Firma była całym jego życiem. Założył ją pod koniec lat dziewięćdziesiątych i nieźle się wtedy obłowił. Tak przynajmniej mówiono. Ze swoją pierwszą żoną znali się jeszcze ze studiów i stanowili fajną parę. Podobno poszło o dziecko. Ona chciała, on jeszcze nie. Wzięła połowę kasy i poszła sobie. Druga żona była z dzirą, wykorzystała okazję, że niby pomaga mu w traumatycznym czasie po rozwodzie, a nim się obejrzał, już i z nią się rozwodził. Potem przez chwilę były panienki, coraz młodsze, ale bez przesady, tak ze smakiem. Dwadzieścia cztery, pięć lat, czyli dekadę młodsze. Wyszumiał się i poznał żonę numer trzy w jego wieku. Jakaś profesor od czegoś na E, co miało związek z robalami. Podróżowała po całym świecie i przywoziła te robale. Wydawało się, że to już będzie to, ale ona dostała propozycję zostania profesorem w Kanadzie, a on nie chciał się tam przeprowadzić. Teraz rozwodzi się z żoną numer cztery, a zawsze jak się rozwodzi, to się wścieka, odreagowuje na pracownikach. Tam na górze nikt ci tego nie powie, ale ja cię ostrzegam. To przysługa, podkreśliła, więc teraz wisisz mi też przysługę. Luśka skinęła głową, by wyrazić, że docenia i rozumie układ, przysługa za przysługę. Początek w nowej pracy przypomina trochę czytanie książki. Jesteś w pierwszym rozdziale, a ponieważ na okładce umieszczono krótki opis treści, mniej więcej wiesz co się będzie działo. Jednak nie do końca rozumiesz o co chodzi, a postaci wciąż ci się mylą. Odnosisz wrażenie, że jest ich za dużo. Co chwila musisz przewracać strony, by sprawdzić, czy Zbyszek to ten przystojny, co się kocha w Eli, czy jednak ten drugi. Ta sytuacja trwa mniej więcej do piątego rozdziału. W piątym wiesz już wszystko. Kto z kim? I dlaczego? Niestety Luśka nadal znajdowała się w pierwszym rozdziale i lista imion, które kojarzyła z twarzami, była bardzo krótka. Poza prezesem Aleksandrem, Hubertem i Tamarą widniała na niej jeszcze Ania z recepcji i Ela od prezesa. To tyle. Reszty należało się uczyć. Nie było tego wiele w porównaniu z poprzednim miejscem pracy, sporą firmą z siedzibą na mrocznych bagnach Mordoru. Tam pracowała ponad setka osób, a w całym budynku pewnie ze dwa tysiące. Luśka znała prawie wszystkich. Tam to było makro. Teraz trafiła do mikro, firmy zatrudniającej dwadzieścia osób, mieszczącej się w eleganckim budynku na starym mokotowie, gdzie oprócz nich swoje siedziby miały jeszcze trzy inne biura – agencja reklamowa, kancelaria prawna i pracownia architektoniczna, która w rzeczywistości zajmowała się głównie wystrojem wnętrz. Ponieważ budynek należał do ich szefa, łatwo było się domyślić, że pozostałe firmy nie znalazły się tu przypadkowo. Były starannie dobrane i uzupełniały się wzajemnie, świadcząc sobie drobne, przyjacielskie usługi. Wracając na górę z nowym identyfikatorem, Luśka myślała o tym, że niedługo będzie znała imiona, nazwiska i funkcje tych wszystkich osób, które spotykała na korytarzach. Najistotniejsze jednak, że będzie wiedziała z kim i o czym może rozmawiać. O takim szefie na przykład. Czwarty rozwód. Niewiarygodne. Kto przy zdrowych zmysłach bierze cztery śluby? zapytała samą siebie i natychmiast udzieliła odpowiedzi. Nikt. Nikt przy zdrowych zmysłach. To znaczy, że szefowi brakowało piątej klepki. To trochę zmartwiło Luśkę, bo jednak chciała w tej pracy pobyć dłużej niż tylko przez trzy miesiące okresu próbnego, bo raz kredyty same się nie spłacają, dwa trudno ładnie ująć w CV to, że się zostało zwolnionym, zanim w ogóle zaczęło się pracować. Widzę, że masz już pikaczu. Powitał ją Hubert, gdy tylko drzwi windy się otworzyły. Pikachu? Tak nazywamy identyfikatory. No wiesz, bo robią pik pik, jak pikaczu. Pikaczu to akurat robił pika pika. Jeśli się nie zna popkultury, to nie powinno się do niej odwoływać, pomyślała i jakież to pomysłowe i zabawne, powiedziała, bo na bezpośrednią krytykę przyjdzie jeszcze czas. Ja na to wpadłem. Ani przez chwilę w to nie wątpiła. Gotowa na egzamin? Skinęła głową. W zasadzie nie wierzyła, że to się stanie. Myślała, że to jeden z tych wewnętrznych żartów, którymi straszy się świeżaków. Na wstępie dostaniesz grubaśny segregator, każą ci się nauczyć wszystkiego na pamięć, a potem szef będzie cię z tego wypytywał na wyrywki. Jednak Hubert naprawdę ją egzaminował. Kolejny dowód na to, że choć imię jego jak dąb, to poczucie humoru matka natura mu poskąpiła. Dobra, lucyna, jedziemy z koksem. Struktura firmy? Powiedziała wszystko co udało jej się zapamiętać. O prezesie mówiła jakby był jednym z ojców założycieli. Agentów jak dzielimy? Zapobiegawczo ugryzła się w język, na którego końcu miała żart o CIA i FBI. Im bliżej poznawała Huberta, tym głębsze ogarniało ją przekonanie, że jego mózg przypomina blat stołu, dębowego stołu. Początkujący Premium i Deluxe. Ci ostatni mają największą samodzielność, mogą wybierać w przychodzących do firmy ofertach mają też prawo przejąć ofertę od agenta niższego stopniem, jeśli temu nie udało się jej sprzedać w ciągu trzech miesięcy od wystawienia. Dlaczego zaczęłaś omawianie od deluksów? Bo tylko to stanowisko mnie interesuje. Idę od góry, skoro najpierw mówiłam o prezesie, ale w skrypcie jest inaczej. Kolejna rzecz, którą należy pamiętać: Hubert nie lubi zmian. Jak to się dzieje, że płaskozwojowy i nieelastyczny facet Zachodzi tak wysoko w strukturze niewielkiej, więc siłą rzeczy kameralnej firmy. Istnieją trzy możliwości. Jest szalenie dobry w tym, co robi, jest kimś bliskim prezesowi, ma na prezesa Haka. Pierwszą odrzuciła, bo Hubert wydawał się zbyt głupi, by być szalenie dobry w czymkolwiek, nawet luźno związanym z myśleniem. Może to po prostu jest tak, że faceci mają łatwiej. To niewątpliwie. Luśka nieraz myślała o tym, jak wyglądałoby jej życie, gdyby urodziła się facetem? Wszystko byłoby takie proste i przewidywalne. Zostałaby na wsi, przejęła ziemię po rodzicach i tyle. Niczego nikomu nie musiałaby udowadniać. Walka o samodzielność? Zapomnij. Dostaje się ją w pakiecie razem z penisem. Nie potrafisz prać gaci, gotować i obsługiwać apki bankowej? Wtedy bierzesz sobie żonę i ona to wszystko ogarnia. Jeszcze samochód w sobotę odkurzy, żeby do kościoła nie jechać zasyfionym. Nie chcesz żony? Nie ma problemu. Chcesz wyjechać? Proszę bardzo. Starzy rodzice? Jesteś facetem. Przecież wszyscy wiedzą, że syna rodzi się dla świata, a córkę do opieki na stare lata. Jeśli przypadkowo jesteś córką i masz inne wyobrażenie o swoim życiu, to przechlapane. Wszyscy najbardziej starsze siostry, ale matka i brat również będą ci wyrzucać, że się migasz od obowiązków nałożonych na ciebie odwiecznym prawem natury. Ziemia do Lucyny, Ziemia do Lucyny. Jeśli nie znasz odpowiedzi, to możesz się przyznać. Znam. Tak naprawdę to nawet nie słyszała, o co zapytał, tak głęboko się zamyśliła. Tylko, powiem szczerze, jestem pod wrażeniem tego, jak tu wszystko jest dobrze przemyślane, jak to idealnie funkcjonuje. Nie tak jak w innych firmach, gdzie powielany jest skostniały model, tylko coś świeżego, funkcjonalnego. Prawdę powiedziawszy, nie miała pojęcia, jak to jest w innych firmach. Całe jej doświadczenie w tej branży ograniczało się do kontaktu ze śniętą agentką. Inna sprawa, że Luśka miała za sobą liceum, studia, kilka lat starzy i wiele lat w firmie, zatem zdążyła się nauczyć, jak w sytuacjach podbramkowych mydlić oczy. Mydlenie komplementami dawało najlepsze rezultaty. Hubert, jak wszyscy kryptoidioci, łatwo dał się podpuścić. Chwila i zamienili się rolami. Teraz to on mówił, a Luśka słuchała. Tak piąte przez dziesiąte słuchała, bo to nudy straszne były, a peany na cześć prezesa okazały się nie tylko nudne, ale jakieś takie nieistotne. Hubert na pewno nie ma haka na prezesa. Zbyt wiele okazywał uwielbienia, pomyślała, muszą być spokrewnieni. Trzeba pamiętać, że jest ostatnią osobą, z którą można rozmawiać o rozwodzie. Z kim zatem można, minie wiele dni, zanim pozna odpowiedź. Ale żeby czwarty raz... Jeden jest do zrozumienia. Błąd młodości, nieznajomość siebie, zmiany, bo przecież ludzie się zmieniają. Czasy są takie, że prawie każdy, kto zdecydował się na ślub przed trzydziestką, ma za sobą rozwód. Jeśli nie było ślubu, to mówi się o rozstaniu po wieloletnim związku, co w praktyce oznacza to samo co rozwód, minus wizyta w sądzie. Nawet dwa razy można zrozumieć, ale trzy, cztery? Dziwne, bo facet robi nadzwyczaj dobre wrażenie. Przystojny i to tak mega, bez żadnego ale. Wysportowany, dobrze ubrany, zadbany w granicach męskiego rozsądku. Inteligentny, dowcipny. Tego ostatniego nie była na sto procent pewna, bo ich rozmowa była zbyt krótka, ale inteligentni, dojrzali mężczyźni na ogół są dowcipni. W porze lunchu Luśka miała szansę przekonać się, że jej wiedza o świecie jest kompletna. Szef okazał się zabawny, był też uroczy, czarujący. I zapamiętał imię Luśki. Przepraszam, że na początku będziesz musiała pracować z Hubertem, powiedział na koniec rozmowy. W lepszym czasie sam bym cię wprowadzał w tajniki zawodu, ale mam teraz trudniejszy okres. Westchnął. Dowiesz się prędzej czy później, więc lepiej jeśli ode mnie. Jestem w trakcie rozwodu. Przykro mi. Cóż, dla mnie to nie pierwszyzna, więc daję radę. Niemniej, nie chcę, żebyś musiała znosić moje humory. Z przyjemnością znosiłabym wszelkie twoje humory. Czy to zabrzmiało? Nie miało tak zabrzmieć. Zdecydowanie nie. Raczej takie kumplowskie, hej spoko, wezmę to na klatę. Żadne słodkie i zabarwione flirtem. Z dziką rozkoszą. Na szczęście on tego tak nie zrozumiał. To znaczy zrozumiał, jak trzeba. Na pewno. Tylko dlaczego tak patrzył? Niech nie patrzy. Luśka poczuła na szyi to ciepło. Które było oznaką zmiany koloru na czerwony. Jeszcze tego brakowało, żeby się zarumieniła. Będę o tym pamiętał, powiedział i puścił do niej oko. No, ładny start w nowej pracy, dziewczyno, nie ma co. Przecież nie chcesz być jego numerem piątym, bo tak by się to przecież skończyło, wnioskując z jego wcześniejszych dokonań matrymonialnych. Nie chcesz, prawda? Rumieniec jeszcze mocniej zabarwił jej policzki. W tym momencie do kuchni weszła drobna blondynka z długim warkoczem. Spojrzała na Luśkę, stojącą jak żona Lota i czerwoną na twarzy jak burak ćwikłowy, a potem szybko rzuciła okiem w głąb korytarza za odchodzącym szefem. Potrafi być z niego kawał sukin kota. Podeszła i poklepała ją po plecach. Nic się nie przejmuj, przyzwyczaisz się. Po prostu musisz schodzić mu z drogi. Ta porada miała sens. Luśka postanowiła, że będzie schodzić szefowi z drogi. Rozdział dziesiąty, w którym Luśka nie schodzi z drogi. Czuła się jak chomik w kołowrotku. Im bardziej pędziła do przodu, tym bardziej stała w miejscu. Kolejne dni wydawały się odbijane z jednej sztancy. Przychodziła do biura pierwsza, wychodziła ostatnia. Powoli docierało do niej, że agentka, która jej sprzedawała mieszkanie, niekoniecznie musiała być znudzona mogła być umordowana. Bo żeby mieć co sprzedawać, trzeba było to pozyskać. Owszem, do agencji przychodziło sporo klientów, robili to zwykle, kiedy żółty baner, który sami rozwiesili na balkonie, zaczął blednąć, a wszyscy potencjalni nabywcy nabrali przekonania, że z tym lokalem coś jest nie tak. Ludzie nie rozumieli, że praca agenta to nie tylko pokazywanie mieszkania, to też weryfikacja danych. Wiele godzin sprawdzania w administracji, księgach wieczystych, planach zabudowy, wiszenie na telefonie, siedzenie przy komputerze, nawet rozmowy z sąsiadami – do tego opis i zdjęcia – w pełni profesjonalne. Dobry opis to ćwierć sukcesu, zdjęcia – jego połowa. A kto to robi? No właśnie! Luśka zaczynała wybierać między słowami „duży pokój, salon i living”, tak by idealnie oddać ducha mieszkania, Poznała wszystkie synonimy określeń kuchnia, przedpokój, łazienka i ściana. Wykuła na blachę różnice między balkonem, tarasem i lodzią. Podobno, żeby przestać być chomikiem w kołowrotku, trzeba zamiast coraz szybciej pędzić do przodu, zatrzymać się i wyjść. Głównym problemem jest jednak znalezienie wystarczająco silnych argumentów, które pozwolą przekonać siebie samego do zaprzestania biegu. Z ciała płyną sygnały, że już dosyć, że odpoczynek potrzebny od zaraz, ale w głowie wciąż tłucze się Nie mogę odstawać, muszę być najlepsza, nie mogę stracić tej pracy, muszę pracować więcej. Luśka już to przerabiała. W liceum, na studiach, w pierwszej pracy, w drugiej. Gdy zaczynała trzecią pracę, stała się już dojrzalsza, więc uniknęła kołowrotka. Teraz choć w zasadzie była jeszcze dojrzalsza niż te kilka lat temu, to presja robiła swoje. Zostaniesz deluksem, to odsapniesz, obiecywała sobie, choć nie było wiadomo, czy po okresie próbnym zawrą z nią umowę. Dębowy Hubert, początkowo bardzo miły, zaczął patrzeć na luśkę z pewną podejrzliwością. Był głupi, jednak nie na tyle, by się nie orientować, kto jest mądrzejszy od niego. Wiosna wchodziła w swoją najprzyjemniejszą fazę, te, gdy zieleń ma milion odcieni. W ludzi wstępowała radość, w agencji czuć było poruszenie. Podobno wiosną sprzedaje się najwięcej nieruchomości. Zimą wszystko wydaje się brzydsze, nawet piękne kobiety, powiedział pewnego poranka Hubert, czym ostatecznie zraził do siebie luśkę. Zobaczysz, niech no tylko dadzą mi umowę. Odbiorę ci twojego deluxa, nawet nie kwikniesz, odgrażała się w myślach, bo przecież na głos nie mogła. Wciąż nie rozgryzła relacji dębowego chupcia z szefem. Reakcje innych pracowników na tych dwóch potwierdzały, że takowa istnieje. Wprowadziła do systemu ostatnie z mieszkań, uroczą kawalerkę przy placu Konstytucji. Kiedyś było to zwykłe ciasne M3, ale poprzedni właściciel zlikwidował wszystkie ściany. I słusznie to nie było miejsce do życia dla ludzi ceniących spokój, ciszę i rodzicielstwo brzęczące tramwaje, kawiarnie. Wylewające się ogródkami na chodniki, ludzie śpieszący się do pracy, albo i nieśpieszący, po prostu siedzący i rozmawiający z innymi. To wszystko hałasem wdzierało się przez okna, a choć nowoczesne, dźwiękoszczelne szyby pozwalały się odciąć od wrzaskliwego rozgwaru miasta, to świadomość, że on tam jest, pozostawała. Mieszkanie typu studio w samym sercu stolicy, wymarzone rozwiązanie dla osoby ceniącej sobie zalety takiej lokalizacji. Cała kultura, którą oferują kina, teatry i muzea, dosłownie na wyciągnięcie ręki, bliskość przystanku tramwajowego i metra zapewnia świetny dojazd dosłownie wszędzie. Przeczytała pod nosem. Podobało jej się to. Była dobra w tworzeniu opisów. Kliknęła zamieść, sprawdziła czy wyświetla się na stronie agencji i w końcu uznała, że to wystarczy. Czas iść do domu. Odkąd sprzedaje domy innym ludziom, zaniedbuje własny, pomyślała z pewnym rozżaleniem. Obiecała sobie, że w weekend nie będzie robiła nic poza siedzeniem na tarasie, piciem najróżniejszych fajnych napojów, łącznie z alkoholowymi i czytaniem książek, które jawnie uwłaczają intelektowi. Spojrzała w okno, z nadbemowa nadciągała chmura z tych ciemnych i złych. Luśka ucieszyła się, że wzięła płaszcz i parasol, wyłączyła komputer, odniosła brudny kubek do kuchni, i włożyła go do zmywarki, sprawdziła czy wszystkie okna są pozamykane, zbiegła po schodach i wyszła z budynku. Zanim zdążyła postawić nogę na chodniku, nad jej głową zawarczało wrogo i setki wielkich kropli spadły na ziemię. Setki szybko stały się tysiącami, tysiące setkami tysięcy. Lało, otworzyła parasol, wiedziała, że zmoknie, zanim dojdzie do przystanku, bo krople z takim impetem uderzały w chodnik, że rozbryzgiwały się na wszystkie strony. Miała wrażenie, że deszcz pada jednocześnie z góry i z dołu. Lucyna! Rozległo się gdzieś z daleka. Lucyna tutaj! Przy krawężniku zaparkował czarny Lexus. Za kierownicą siedział prezes. Zanim zdążyła powiedzieć, że nie trzeba, już otworzył drzwi. Poczuła się, no, jakby trochę zmuszona, by wsiąść. Odwiozę cię do domu. Ależ się rozpadało. I jak nagle. Spokojnie, mogę pojechać autobusem albo tramwajem. Mam tu bardzo dobry dojazd. Parsknął śmiechem. Podaj mi proszę adres. Podała. Saska? W jego głosie słychać było uznanie. To była okazja. Zaimponowało jej, że nie wpisał adresu do nawigacji, tylko jechał tak na pamięć, jakby to miasto należało do niego, jakby znał każdą uliczkę, każdy skwer i zakręt. Jesteś z Warszawy? Zapytała. Od pokoleń. Mój prapradziadek przybył tu z Napoleonem. Poznał uroczą warszawiankę i postanowił zostać. Rodzinie różnie się powodziło, bo po pokoleniach ludzi przedsiębiorczych nadchodziły takie, które nie miały głowy do interesów. Raz Hossa, raz Bessa. Trochę historia. Jak to w życiu, a ty? Wolę myśleć o sobie, że jestem przedsiębiorcza. Roześmiał się. To nawet zauważyłem. Pytałem, skąd jesteś. Nie mam prapradziadka francuza ani nic takiego czym można się pochwalić i pewnie nawet nie wiesz że istnieje taka miejscowość jak ta spod której się wywodzę słoma z butów wysłodki te rzeczy z Lublina tak trochę spod dodała bo przecież mógł sprawdzić w dokumentach ładne strony mają coś w sobie ale ja wolę Warszawę westchnął ja to już czasem nie wiem co wolę wypowiedziane to zostało głosem tak smutnym że Luśka odruchowo położyła dłoń na przedramieniu szefa i delikatnie je uścisnęła. Chciała powiedzieć, że bardzo współczuje, bo rozwód to niewesoła sprawa. Zanim jednak zdążyła znaleźć właściwe słowa, on je wypowiedział: Mam nadzieję, że nie wiesz, jak to jest, i nigdy nie będziesz musiała przez to przechodzić, ale rozwód to największe gówno, jakie spotyka człowieka. Nawet te tak zwane kulturalne rozejścia, to też jest gówno. To trochę tak, jakbyś budowała dom. Najpierw szukasz idealnego projektu, potem patrzysz, jak powstaje, szarpiesz się z wykonawcami, urządzasz, cieszysz się każdym drobiazgiem, armaturą sprowadzoną z Włoch i hiszpańskimi płytkami kupionymi zupełnie przypadkiem w sklepie, do którego mieliście nie wchodzić, ale coś was tknęło, a oni tam za stówę za metr sprzedają kafle warte trzy razy tyle za sztukę. Ale zostało im trzy metry i nie ma co z tym zrobić, więc chcą opchnąć, a ty potrzebujesz dwóch, dwóch i pół metra góra. I opowiadasz o tym wszystkim znajomym, którzy wpadają obejrzeć dom, bo duma cię rozpiera. I ponad ich głowami patrzysz na współmałżonka, bo wiesz, że czuje to samo. Oboje jesteście dumni, że macie ten dom, że jest piękny, pełen urzekających przedmiotów i waszych wspólnych historii. Nagle ktoś cię budzi nad ranem i mówi, że już tu nie mieszkasz. Masz spakować walizki, bo on potrzebuje przestrzeni, i nie ma znaczenia, że to wasza wspólna przestrzeń. I mieliście jeszcze wiele planów na aranżację pokoju dla gości i tarasu. Teraz ta druga osoba będzie to robiła. Sama, a ty się prześpij w hotelu, czy gdzie tam chcesz. Sam. Luśka nie do końca wiedziała, czy jest to opowieść alegoryczna o rozwodzie, czy też w pewnym momencie zaczęło to być sprawozdanie z małżeńskiego pola bitwy. Ponieważ sama nie miała aż tak drastycznych doświadczeń związanych z kończeniem związków. Nie mogła powiedzieć ani, że to zna, ani, że rozumie, dlatego za najlepszą reakcję uznała niezdejmowanie dłoni z przedramienia szefa. Jeden dotyk wyraża więcej niż milion słów, czy jakoś tak podobnie. Ładna kamienica. Odziedziczyłaś mieszkanie? Kupiłam. Spojrzał na nią z niedowierzaniem. Ktoś, kogo stać na taką lokalizację, musi zarabiać więcej niż jej płacono. To była okazja. Zapuszczona rudera i historia na dwa trupy, a ponieważ wciąż trzymała dłoń na jego ramieniu, delikatnie pociągnęła za rękaw. Chodź, pokażę ci moje mieszkanie. Było to zaproszenie spontaniczne, wynikające z dumy i zupełnie bez podtekstów. Prowadź. Ruszyła ku klatce schodowej. Czuła podekscytowanie. Układała sobie w głowie ładne, okrągłe zdania, którymi będzie go czarować, pokazując kuchnię, salon, syp. Myśl przerwał gbur z dołu. Dzień dobry, rzucił wesoło. Luśka pogardzała życzeniami od tego typa, dlatego przyjęła je niechętnie. Burknęła, że dobry. Zauważyła spojrzenie, którym sąsiad zlustrował szefa. Widzisz, typie wredny i złośliwy? Ledwo zaczęłam pracę, a już jestem w dobrej, przyjacielskiej relacji z przełożonym. A ciebie nikt nie lubi, bo jesteś złośliwy. I głupi, i gbur. Pewnie musisz ruszać ustami podczas czytania. Jakiego czytania? Wyglądasz na kogoś, kto nie rozpoznałby książki, nawet gdyby się o nią potknął. Uśmiechnęła się zadowolona z monologu, który puściła w ślad za sąsiadem. Musi zapamiętać te słowa, bo pewnie trafi się okazja do wypowiedzenia ich na głos. Już sama myśl o konfrontacji wywołała przyjemne drżenie. Te stare, zimne klatki schodowe, powiedział szef. To z zupełnie innego powodu. Otworzyła drzwi i przełamując wewnętrzny opór, powiedziała Olkowi, że nie musi ściągać butów. Od wszystkich gości wymagała, by je zdejmowali. Nie po to włożyła tyle kasy w odrestaurowanie podłogi, która pamiętała czasy komendanta, by teraz znajome łaziły po niej w szpilkach kupionych na przecenie w zarze albo w zapiaszczonych snickersach z CCC. Uznała jednak, że z dwojga złego woli opcję, w której nie ogląda przełożonego w skarpetkach. Tak. Zdecydowanie nie chciałaby go widzieć w pełni ubranego i bez butów, oraz bez wszystkiego i w samych skarpetkach. Oba te obrazy były odpychające. Wszelkie stany pośrednie miały w sobie coś dziwnie pociągającego. Dlatego, gdy pokazywała mu kuchnię, wyobrażała sobie, że idą po plaży. On ma marynarkę przerzuconą przez ramię, buty niesie w dłonia, a białe falbanki fal raz po raz zakrywają jego bose stopy. O czym mówiłeś? Zbyt wiele myśli naraz, jeszcze jakieś flashbacki z pracy mi się odpalają. Jestem pod wrażeniem. Przepiękne mieszkanie, a gospodyni jeszcze piękniejsza. Luśka stłamsiła pokusę, by zanucić It's my house, choć odkąd kupiła to mieszkanie, śpiewały z dajaną Ros codziennie. Uznała jednak, że on może znać tę piosenkę z serialu, a wtedy konotacja nie będzie najlepsza. Najbardziej jestem dumna z tarasu. Żebyś wiedział, jakie boje stoczyłam z administracją, wyobrażam sobie. Luśka była przekonana, że czegoś takiego nie można sobie wyobrazić, ale życzliwie skinęła głową. O ile dzięki temu podniosłaś wartość mieszkania? Bo ja wiem, dziesięć, dwadzieścia tysięcy? Dałbym ci za nie teraz siedemset. O! zdziwiła się uprzejmie, zrobiła interes życia, a mówi się, że tylko głupi mają szczęście. I z tym ona ustach otworzyła drzwi do sypialni, zadowolona z nawyku porannego ścielenia łóżka. Kiedyś, gdy była jeszcze mała, matka goniła ją rano do tego, wtedy przykrego obowiązku, powtarzając, jaki to będzie wstyd, gdy ktoś luśkę odwiedzi i zobaczy ten bałagan. Dopiero w dorosłym życiu zrozumiała, że znaczenie ma nie opinia gości, a własna wygoda, gdy po całym dniu pracy człowiek wchodzi do sypialni, a tam czeka na niego ładnie zaścielone łóżko z wyrównanym prześcieradłem i idealnie ułożonymi poduszkami. Wtedy można powiedzieć, że się położyło spać, a nie że się walnęło w bety. I choć pojawiła się w jej głowie ta długa myśl, minął zaledwie ułamek sekundy, nie zdążyła nawet ust zamknąć, wciąż miała w nich to O, nawet gdyby zamknęła, zaraz by je na powrót otworzyła w kolejnym O, tym razem znacznie okrąglejszym, za sprawą zdziwienia, bo ręka szefa, wylądowała na jej plecach w miejscu które ze względu na romantyczny charakter tego położenia luśka w myślach nazwała kibicią czy ty wiesz jaka jesteś piękna ze słowem piękna to by polemizowała uważała się za niebrzydką i całkiem zgrabną wiedziała że jak się odstawi to może zrobić wrażenie ale ostatnio się nie odstawiała zwykły smart casual trochę tuszu na rzęsy i odrobina błyszczyka po co obciążać skórę fluidami i pudrami? Lata dziewięćdziesiąte skończyły się dwie dekady wcześniej. Teraz nawet brwi się nie wyskubywało. No ale to nie był moment na rozmowę o trendach w makijażu i kanonach kobiecej urody. To był moment na zatrzepotanie rzęsami. Więc luśka zatrzepotała. A on zrozumiał to właśnie tak, jak zrozumieć powinien. Przyciągnął ją do siebie i delikatnie musnął ustami jej wargi. Luśka, jak tobie nie wstyd, co ludzie powiedzą? Usłyszała w głowie głosy mamy i grażyny. Kryśka się nie odezwała, ale czuć było, że trzyma ich stronę. Co mnie obchodzą jacyś ludzie? A powinni? Nikt sam się nie urodził i sam nie umarł, dlatego trzeba mieć w ludziach przyjaciół, a nie wrogów. Co oni sobie pomyślą, że taka młoda dziewczyna, panienka, zaprasza do domu chłopa tyle starszego i jeszcze rozwodnika? Toż to wstyd! Nikomu nie powiem, to wstydu nie będzie. Przed ludźmi wstyd, przed Bogiem grzech. Jestem dorosła, zarabiam na siebie, a moje życie to moja sprawa. Niestety ani matki w swojej głowie, ani siebie nie przekonała. Wszystko w porządku? zapytał szef. Jestem dorosła, on jest dorosły, moje ciało ma swoje potrzeby. To jest rozsądna, przemyślana decyzja i nic luźkowatego z tego nie wyniknie. A jeśli? Cholera jasna! Tak, tylko poczuła, że zesztywniał, to znaczy nie w dobrym seksualnym znaczeniu, tylko całe ciało mu się napięło, jak wtedy, gdy człowiek oczekuje czegoś niemiłego. Powinno być miło. Zasłużyła sobie na coś miłego. Czy możesz sprawić, żebym przestała myśleć o pracy i wszystkim innym? Z moją matką, siostrą i wstydem włącznie? Dodała w duchu. Tylko się uśmiechnął. Tak w stylu Jamesa Bonda, ujmująco elegancko i łobuzersko zarazem. Potem sprawił, że była w stanie myśleć tylko o nim. Nawet gdy skończyli, wciąż myślała tylko o nim i wcale nie było jej wstyd.